Dobra, rozmowa o pracę. Umiem jeść makaron nosem, to jest na pewno bardzo przydatne. Ej, ja mam nos? Rysuję. To jest ona? Ona w ogóle nie widzi mnie, trochę jest w transie. Widzę cię! Ta pani się we mnie zakocha. Dobrze, dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem na rozmowę o pracę. No dobrze, pierwsze pytanie. Z czego chcesz tu pracować? Lubię siłownię, kino i wszystko w ogóle. No spoko, bardzo fajnie. A jeszcze może coś? A, umiem śpiewać. Na 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 a nie umiem. Nie no, pięknie śpiewasz, dobrze. Przyjmujemy cię. Co? Jak to przyjmujecie? Wyżywię rodzinę i będę mógł stworzyć nowy dom? Yeah! Simon, dostałem to! Ale jak ty tu przyszedłem? Przecież to było niemożliwe do robienia burgerów, trzeba być... Powiedziałem, że umiem śpiewać i tyle. To czemu ją skłamałeś? O, dobra, jak on sobie radzi? Ej, Simon, co to są za ohydne burgery? Czemu ten ogórek jest przestawiony? Ale pani szefo, burgery się dobrze robią. Burgery? Miały być burgery, nie burgery. Temperatura 10 tysięcy tylko. Dobra, masz tam iść do frytkownicy, a masz. Ale jak ty do frytkownicy, że tu frytki się radzą, frytki. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. O nie, zobacz, nie możemy jej zobaczyć. Dobra, Simon, ale ona była dla ciebie niemiła. Ona tak zawsze? No tak zawsze, jest jak coś tylko źle robisz. A, dziwne, dla mnie taka nie była. Dobra, jestem sobie na przerwie od pracy. O, mamusia mi spakowała kanapkę ze szczurem. O, kawałek kanapki, dobry. O nie, ktoś podjeżdża. Ja znam te osoby, znam je. On to jest ten, chyba z internetu albo coś takiego. Film dla dwóch osób, ten horrorowy. Dobrze, macie powyżej 10 lat? No, raczej, nie znasz nas? Znam, pewnie. Dobrze, co byście chcieli? Popcorn i wszystkie jedzenia stąd. Już podaję. Dobrze, o Jezu, wysypałem troszeczkę. No nie, jestem taki słaby. Dobra, podaję popcorn, cyk, proszę tutaj dla pani jeszcze. Czy paczuszkę na czosów, proszę, to też dla pana. A teraz chcielibyśmy za darmo tu wejść, przez to, że zrobimy sobie tu zdjęcie. Ale ja tak nie mogę, to moja szefoła mi zabrania. Pan musi nam to zrobić, albo my tu nie przyjdziemy. Nie, no nie. No dobra, zapłacimy już. Dobra, podaj przynajmniej ten popcorn jeszcze. Dobra, podaję. O nie, wywróciłem się z popcornem, cały się wysypał. Myślałam zaraz, mężu, nie wiem, czy jest to w ogóle być. Przepraszam. W zamian dostajecie kolę ode mnie. Za darmo. A, o Jezu, wylała mi się, o nie! O nie, jakaś lama zaraz ze mnie, przepraszam. Tu pan narobił, oblarpał nasze ubrania, to jest okropne. Co jest zwolnione, nie. Halo, co tu się dzieje? Spokojnie, damy wam za darmo wejście i dodatkowe bonusy. Możecie wchodzić. Dziękujemy, dobrze, wybaczymy państwu. Zostanę wylany albo wrzucony do frytkownicy. O, Fajrut, nic się nie stało, to twój pierwszy dzień, spokojnie. Co? Serio? Dziękuję, proszę pani. Proszę, masz Doritosy, moje, za mój kosz. Simon, wiesz co? Się wydarzyło? Zniszczyłem rury w toalecie, przez przypadek, no! Nie chciałem uderzyć! Jak rury w toalecie? Przecież ona cię teraz pobije! O nie, ona mnie wyrzuci z pracy, no tak! Dobra, może pójdę, nie wiem, posprząta... O, posprzątał siłownię, może wtedy się nie wkurzy. O, dobra. Dzień dobry, proszę pana, chciałem posprzątać panu hantelek. Ale proszę pana, ja ćwiczę! Ale ja tutaj tylko was sprzątam, takie odkurzacze przyjadę, dobrze. A, co pan robi? Zaraz się wywalę! Tutaj mopem tylko przyjadę, tak wie pan. A, co jest? Pomocy! Przepraszam! Zmoczyłeś mi gacie! Wszystko! To ja już idę, przepraszam, proszę pana! Nie! A, dostałem! Masz, no! Dostaję! Halo, co tu się dzieje? Mi pobrudził gacie! Fajro, czemu to zrobiłeś? Czemu toaleta jest rozwalona? Przepraszam, możesz mi zwolnić. Ja go wezmę i wrzucę do frytkownicy! Co jest? Co się dzieje, Simon? Simon, co ona zrobiła właśnie? Tylko chcę burgera z niego zrobić! Nie wiem, dobra, nie wiem, chodź już tu. Fajruciku, pewnie ci to bolało. Proszę, to na twoje wszystko, proszę. Ja dziękuję, ale to moja wina była, bo ja mu... O Jezu, ile żarcia! Thank you, dziękuję, stary, naprawdę. Odwdzięczę ci się kiedyś. O, dobre. Ale serio, ona troszeczkę jest coraz dziwniejsza. Dobrze, Fajrout, jedz sobie. Na bolące kości. Czemu mi pani pocałowała? Co to jest? Jakby... proszę sobie odejść, naprawdę. Spokojnie. A nic, nic. Dobra, zjedz to. Nie będę się tu przyjmował. Dobra, już mi się nie chce jeść. O Jezu, Fajrout, co ona ci zrobiła? Coś pobiła już na ratunek przyszedł? Nie, dała mi całusa. Co? Ona dała ci całusa? Przecież ona powinna cię pobić, nie? Aż muszę na rączki podnieść tu. Ona cię faworyzuje tutaj po prostu. Może, ale dlaczego by miała mnie faworyzować? Proszę, to twoja wypłata, Fajrout. O, wypłata? Jest, w końcu! Ile dostaję? 1500 dolarów. Wie pani, ile to jest dla mnie jedzenia? Wie pani, ile to jest... dziękuję! Wow, aż mi się zmienił outfit od razu. Idę pomóc mamie, idę zremontować dom. O nie, mama, czemu leżysz przed domem? Halo, mamo! Synku, karaluchy są w naszym domu, nie miałem jak wejść. A jak tam u ciebie? Spoko wszystko, mamo! Zgadnij co, zarobiłem 1500 dolarów. Co? Czekaj.
Jak to? I uwaga! Proszę, zupgrade'owałem na dom i teraz czekaj, mamo. Łap, 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 łap. O, mama! Ale kozak outfit. Synku, jak ty to zrobiłeś? A nasze auto ulepszysz? Uwaga! Jaki upgrade, generalnie jak z gier mobilnych. Ale kozak ma chatę. Mój nowy pokój. Ej, mamo, czemu to łóżko jest lekko ruszone? Ktoś tu był? Tak, była ta szefowa. Spytać się, jaki lubisz kolor, ile masz lat. Dlaczego ona tu była? A nie wiem. Dobra, troszeczkę się boję. Ale dobra, mamo. Nieważne, czemu ona dotykała mojego łóżka? O, kolejny dzień w pracy. Co tu się dzieje? Witaj na przedstawieniu burgerów, oglądaj. O co tu chodzi? Czemu wszyscy tańczą? Opa, wszyscy do góry i tańczymy. Aha, uka, puka, o tak. Simon to wymyślił. A właśnie, Fajrod, możesz na minutę pójść do kuchni? Dobrze, do kuchni. O, ja dzisiaj jako kucharz będę, serio? Chodź, Fajrod, chodź, 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 tędy. No, tam, dobra, dobra. Fajrod, zarezerwowałem dzisiaj salę kinową, żebyśmy mogli, wiesz, tam pójść ogólnie, wiesz, pracowniczo, taki ten wypad. O, czyli wypad pracowniczy, wszyscy przyjdą. Ty może tak, może tylko my. O, yeah! Czyli wszyscy przyjdą, Simon, dzisiaj wypad pracowniczy do kina, yeah! Ach, dobra, cały dzień w pracy minął. O, mogę, ej, czemu ty konia, może wszyscy są na sali, no tak, to raczej logiczne, tak? Dobra, idę. O, 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 wszyscy poszli, cała ekipa. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Fajrociku, jesteśmy tu tylko ty i ja, na romantycznym filmie. Co? Czekaj, co? Chodź tu, ja cię kocham, nie widziałeś tego? Zostaw mnie, o nie, goni mnie, czemu ona mnie goni? Do samochodu, jadę, o nie, gdzie ja? O, pomocy, zemdlałem. O Jezu, Fajrocik, jestem tu z tobą, spokojnie, przyszłam. Wiem, że mnie kochasz, wiem, to, tak, to jest mój chłopak, serio. Czy mogę pani go zostawić, tak? Tak, jak najbardziej, spokojnie, nic się nie stanie. Ej, on wstał, jak mu się to udało? Run, uciekam. Fajrocik, wracaj, tu nie wolno ci wychodzić. Policjanci, zabierzcie, bo ona się na to rozdęca. Nieprawda, jemu odbiło, zobaczcie na niego, no, dopiero wyszedł ze szpitala, ma jakiś udar mózgu. No dobrze, zawieziemy go pani do domu, bo widzę, że naprawdę jest dziwny. No nie, ja nie jestem. Fajrociku, proszę, przygotowałem ci kurczaki, a teraz się pocałujmy i bądźmy razem. Nie, nie chcę być z tobą, a, rozumiesz? Dobra, pójdę po inną rzecz, skoro nie chcesz tego. Ale jesteś taki wybredny, tak się nie zasłowuje, chłopak. Nie wiem, co ona gada, ona myśli, że jesteśmy chłopak i dziewczyna. Dobra, czekaj, się pójdę tu. Przykład? O, dobra, tu się ukryję. Fajrod, gdzie jesteś? Halo, gdzie ty poszedłeś? Nie, zniszczy kogoś, kto cię porwał. Ja już uciekłem od niej, przecież ona jest jakaś nienormalna. O, mogę teraz wyjść na spokojnie, okej. Fajrod, to znalazłam cię, Jezu, masz tu jedzonko. A nie chcę jedzenia od ciebie. No to się pocałujmy chociaż. Fuj, zostaw mnie. Ale jak to? Jak to? Co? No, ja nie chciałem być z tobą nigdy, w ogóle, przecież po prostu przyszedłem tam pracować. I za te wszystkie rzeczy? No Jezu, przepraszam, że cię... czemu mnie kopisz? A, bo mam z tyłu karteczkę. Masz! A, jeszcze dostałem, nie, pomocy. A, przepraszam. Czy ty mnie zrzucasz? Dlaczego to robisz? Nie będę z tobą, ukradłaś mi rzeczy z fajrod.pl. I w ogóle ten list jest fejkowy. Co ty mi zrobiłaś? Fajrod, nie rzucaj mnie. Rzucam cię, to już jest koniec naszego związku, przykro mi, haha. W sumie to ci nigdy nie lubiłem, wiesz? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, kupiłam ci nawet kwiaty. Dobra, zostaw mnie, ty jesteś naprawdę oszustką, pobiłaś moich kolegów. Dobra, idę stąd, papa. Mama! Mamo! Tak, córeczko, co się dzieje? Mój chłopak mnie rzucił i chce go z powrotem, bo inaczej zniszczy każdego. Córeczko, dobrze, już to ogarniemy, spokojnie. Tatuś się tym zajmie. No, a jak się nie zajmiecie, to ja zniszczę ten dom i wszystko. Pora karmienia tutaj, młody, proszę o burgerka. Ja nie chcę. Nie chcesz, każdy musisz, o, tutaj ci go podrobnie. Bum! Ej, fuj, ty to wziąłeś do buzi, chciałeś mi to dać? Czekaj, tu leci samolocik. To jest przeżółty hamburger, o fuj. Nie będę jeść papki, idę na górę. Halo.
chcielibyśmy zaadoptować zielone dziecko o imieniu Fireout. Ej, to fajnie! Wiecie, że nie miałem rodziny od 200 lat? Dziecko, ty masz 2 lata. No ja rozumiem państwa, ale nie wiem, czego chcecie. To! Ej, ty chcecie mnie! On jest potrzebny, bo moja córka chciała, będzie idealny. Ale co? Czekajcie, coś mi się... nieważne, a czym jeździcie? Jeździmy bardzo fajnym autkiem, bardzo drogim. Ej, czy nam odholowali auto? A, mężu, biegniemy! Odholowali auto, ej! Moje auto! No i super, pierwszy dzień. Proszę pana, mogę się dowiedzieć, czemu wyglądam w ten sposób? No bo moja córeczka prosiła, żebyś wyglądał jak jej ulubiony Ken. Nie, dobra! Ale Ken ma białe ząbki, chodź do dentysty. Ale o co chodzi, jaka córeczka, nie wiem. O, dobra, ale do dentysty się przyda, bo nie byłem. O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! My chcieliśmy do dentysty, tak tata powiedział. O tak, dentysta, Simon Johnson, zapraszam! Boję się, tato, ja nie chcę! Spokojnie, synku, będzie dobrze. Do czego to służy, proszę pana? To jest praca hydrauliczna do mierzenia małych dzieci. Tutaj go damy po zabiegu. Co? Co to miało być? Co się dzieje z tato? Proszę pana, proszę mu zrobić białe ząbki jak Kenowi z Barbie. To powiedz, Simon Johnson, to jest bardzo brutalny syn, proszę wyjść. Dobrze, dobrze, proszę to zrobić, dobrze. Syneczku, boisz się? Ja nienawidzę. Nie, proszę, nie, czekaj, spokojnie, pomyślmy. A więc zacznijmy najpierw od może jakiegoś znieczulenia, tutaj idealnie ci się przyda. To jest paralizator, proszę, jestem znieczulony. Dobrze, i teraz trzeba sprawić, czujesz coś? Proszę pana, co to się stało? To tak ma być? Tak, to ma być, to teraz panu tutaj lekko ząbki wyczyszczę, co są wyleciały. To jest mop, proszę pana. Moje zęby, nie mam zębów, proszę pana, nie mogę mówić. Dobrze, ja właśnie nie widzę, bo maseczka mi to zasłania, ale teraz troszkę... To jest sekiera. Proszę pana. Proszę pana, czy tak powinienem wyglądać? Oczywiście. Bo ja nic nie widzę, czy tak ma być? Pewnie, jaki pan śliczy, tutaj ząbki panu myjemy. Proszę pana, czemu ja mam jednego zęba? Jak jednego zęba? Jezu, kto ci to zrobił, dziecko? Jakie? Nie, no ratujcie go! I uwaga, teraz ostateczny efekt, jeszcze tylko ci zdjęcie zrobię, obróć się! Ja się boję, ja nie chcę! No obróć, już jest wszystko gotowe! No dobra! Wyglądam pięknie? Jak pan ocenia? Wygląda pan przepięknie, jak własne dziecko, to jest dzieło sztuki. Serio? To pokażę tacie, dobra. Tato, jak wygląda według ciebie, tato? Jezu, co to za pan? Proszę to zmienić, to wygląda ohydnie, gdzie on uciekł? On uciekł gdzieś, moja córka mnie znienawidzi. O co chodzi? Ja nie wiem, o co im chodzi. Córeczko, jesteś gotowa? Mamy dla ciebie prezent, tylko nie otwieraj oczu. Jaki prezent? Że ja, dobra. No nowym bratem. Ej, ciekawe jak wygląda moja siostra. Ej, ona tam jest, ale nie mogę jej zobaczyć tam przez to. Córeczko, no chodź tutaj, czekaj. Tata, się boję, serio, naprawdę? Ona tam mówi coś. No halo, rodzice, je zakrywajcie, je chcę ją zobaczyć, no. Czemu nie ją zakrywają, no halo. Dobra, czekajcie, przejdę. Fireout, znowu jesteśmy razem! Nie! No! Dlaczego? Proszę pana, co to ma być? No, myślisz, że dlaczego się adoptowaliśmy? Chcemy to dla mojej córeczki. No, tatusiu, jesteś najlepszy, naprawdę! Kocham go! Nie, zostaw mnie! Fireout, przygotowałam całą noc na granie w Robloxa, czaisz to? Ja nie chcę, wiesz? Ja w ogóle z tobą nie chcę być, idź sobie! Ale jak to? Jak to? A jak ci dam 10 tysięcy Robuxów? Nie. A zaszczekasz za 10 tysięcy robuxów? Nie, nigdy! Zrobisz wszystko, mam pistolet na kulki! No nie! Co mam zrobić? Zaszczekać! O co tu chodzi? Dobra. Łew! Bo się dlatego cię kocham. Fireout, idziemy do sklepu. Mam nadzieję, że mi kupisz jakieś rzeczy. Dobre sobie. Ej, a kto to tak jedzie na tym rowerze? O, moja BFFF, Best Friend Forever. O, to twój chłopak? No. O, mam nadzieję, że będziesz dla niej miły. No, to chodźmy do sklepu. Dobra. O, Simon, widzę, że sobie dorabiasz na kasie. Dobra, to ja wezmę to. O Jezu, nie jesteśmy na to troszeczkę. No, mam nadzieję, że kupisz coś swojej dziewczynie. Nie. Masz kupić, albo będę wkurzona. Jezu, co ty mi rozkazujesz? Dobra, kupię Doritosy, nie jesteśmy na więcej. Więcej! Dobra, to pizzę. Więcej!
Ej! No dobra, to kupię to, ale mnie nie jesteś na... Dobra, a, proszę pana, wszystko dla mojej dziewczyny idzie, o, a, niby dziewczyny, bo jej nawet nie lubię. Dobra, proszę, proszę, no, dobra. Dziękuję ci, Fajro, że zrobiłeś to z własnej woli. No, z własnej woli, 100%, to prawda, no. Okej, okay, dobra, zrobiła sobie drzemkę psychofanka i ja muszę stąd zwiać. Nie mogę tu siedzieć więcej, zobaczcie jak ja wyglądam. Po prostu wrak człowieka. Okej, okay, ona tam śpi, okej, okay, to wychodzę tędy. Teraz trzeba wejść do windy na samą górę i będę musiał skakać, o Jezu, to będzie bolesne. Ale, o, dobra, uwaga, robię skok. Moje nogi, aż mnie bolą. Dobra, możemy już uciec, jest, udało się. Teraz zostanę bezdomnym dzieckiem. Tak będzie lepiej, nam, znalazłem kanapkę. O Jezu, jak dobrze, przynajmniej tyle. O, Fajro, ty czemu od nas uciekłeś? Halo, tak nie wolno. Właśnie mogę, to wy nie możecie mnie brać. Wracaj tu, dziecko. Nie, bo zadzwoni na policję, nie może pan tak robić. O, dobra, przemyślisz to sobie i wrócisz do nas. Nie wytrzymasz na dworze, pa, pa. Ale tato. Spokojnie, wróci do nas, córeczko, spokojnie. Dobra, jedźcie sobie, kurczę, no. Ja tu sobie poradzę, o, kanapkę ze szczurem, o. A, muszę się gdzieś zatrudnić, bo jest tak zimno na dworze. Znaczy jest ciepło, ale... O, dzień dobry, proszę pana, mogę się zatrudnić tutaj? Tak, ale musisz pakować i to nie tylko paczki. Pakować mięśnie, pewka, umiem tak. O, dobra, wezmę to. O, jakie to jest proste, gdzie ta paczka? Chciałbym już pakować, proszę pana. O, mam paczkę, proszę, podaję. Dobrze, a więc bardzo dużo paczek przeniosłeś przez ten dzień, więc proszę, to twoja wypłata. Wypłata! Yo, $1000 zrobiłem, ja będę milionerem. Ej, ulepszę sobie dom. I uwaga, ulepszy te rudery w coś kozackiego. Na. Bęk! Wow, jaki upgrade. Ale kozak, mam teraz kozacką chatę. Nie no, serio, kozak. Ale się fajnie śpi w mojej chacie. Alo, dobra, podpalamy to. Ej, co? Czemu słyszałem tatę tej dziewczyny? Nie, czy oni podpalili mi dom? Aaa, co oni się zemścili? Wracaj do nas, bo moja córeczka chce. Ej, to jest chamskie, nie to do pralki, nie. Dziecko, idziesz z nami i jesteś już do końca życia z moją córką. No nie pieski, weź coś włącz mądrego. Ale to moje ulubione. No nie, no czekaj. No, o, to zostaw. Dzisiejszy Brookhaven News. Czyny przejęły całe Brookhaven i nie został żaden chłopak. Tak, to jest niesamowicie straszne, dlatego chowajcie się w domach, jeżeli możecie. Co? Dziewczyny przejęły? Co, ja jestem chłopakiem chyba. O nie. To ja spadam. Używam relacje z miasta. Moje auto z niewiadomych powodów zostało zniszczone. Wszędzie są dziewczyny, otaczają mnie. Pomóżcie, proszę, przyleci niech ktoś tutaj. Jestem dziewczyną? Witaj. Jest to straszne, więc dlatego jeżeli jesteś chłopakiem, to radzimy ci uciekać z tego miasta. Słuchaj, już słyszałem to i normalnie się wystraszyłem teraz w tym momencie. Ale w sumie no... Czekaj, co dziewczyny, jak to w ogóle działa, że zamienia w ludzi w dziewczyny? Musimy jak najszybciej się zmienić w... Założyć maski, o tak, załóżmy maski. Zakładam maseczkę, tutaj też założyłeś, proszę, załóż. No, jak co to jest? Nie, Simon, nie twarz. Dobra, już. Dobra, Simonku, teraz nie zdejmuj tego pod żadnym pozorem, dobra? Przysięgasz mi? Myślisz, że nas nie rozpoznają pod tym? No, rozpoznają nas, dlatego musimy, nie wiem, co zrobić, Simon, nie wiem, gdzie się schować, w ogóle one tu przyjdą wszystkie. W sumie to, może jakaś dziewczyna będzie dobra, co nie? Tylko, że teraz jak... O nie, cudom się dzieje, to jest ten chłopak z tej wiadomości! Uciekaj, Simon, nie. To są różowe nawet. Nie wiem właśnie, co tu się odwaliło. Simonek, dawaj, chodź na dwór. Spytajmy się, może nie jest taka, co nie, to... cześć, dziewczyno, znaczy... Co, my nie jesteście dziewczynami? Simon, uciekaj! Ona nas goni! Nie, ona krzyczy, co tu się dzieje? Chłopak, chodź szybko do bunkra mojego dziadka, szybko, chodź tutaj, proszę! Dobra, idę, Simonek, spokojnie, dobra, czekaj, tu jest cleaner. Ona nas nie zobaczy na pewno, szybko, dawaj, klikaj! O, dobra, ale twój dziadek się naprawdę zabezpieczył przed takimi apokalipsami. O, miałeś mądrego dziadka, naprawdę. Jedzenie na parę miesięcy, no to jesteśmy wygrani, co nie, chyba? No tak, damy radę sobie, jej! Tak? Co? Tak, ej, mój misio, zapomniałem o nim. Nie! Muszę kogoś, wrócę. Simon, nie, czekaj! Misia, zapomniałeś? Naprawdę? Zrozum, on jest ważniejszy, ja bez niego nie zasnę, wrócę, obiecuję. Simonek, ale przysięgasz? Nie. Dobra, będę go oglądać tak, będę oglądać Simona na kamerach, mam nadzieję, że wróci, musi wrócić, dobra, szybko na kamery, okej, to są kamery, spoko, dobra, tędy będę widzieć, on tutaj gdzieś ma misia, o nie, to jest rozwalone auto z wiadomości, dobra, Simonek jest bezpieczny, jest, o Jezu, od razu mi zeszło ciśnienie z serca, dobra. o nie, czy ja... Nie, Simonek, proszę, no nie, Simonek, one są za tobą, on mnie nie słyszy i tak, nie, gonią go, ile ich tam jest, ile tam jest dziewczyn, Simonku, proszę, nie, przeżyj, no, ile tam jest dziewczyn, co jest,
Halo, no nie, myślałem, że dziewczyny są fajne, ale są fajne, tylko to są jakieś apokaliptyczne, naprawdę. Jezus, no, co to ma być? No nie, już nie mam innych kamer, tylko ta mi została, co? O nie, czy to jest? Czy to jest Simon! O nie, dobra, czyli zostałem jedynym chłopakiem na Brookhaven. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo w sumie to będzie straszne, jak one mnie dopadną. I ja też się zmienię w dziewczynę? Oh no, dobra, czekajcie, muszę wziąć pistolet. Nie, nie będę do nikogo strzelać przecież, to są zwykli ludzie. Ach, jest bardzo długo już minęło, więc czas założyć maseczkę i stąd wyjść. Tak, postanowiłem wyjść, zakładam to coś, niech będzie... Jaka maseczka dziwna. Dobra, wychodzimy. Co prawda udaje, że teraz nie mam ocha, żeby wyglądać strasznie, ale mam. Dobra, wychodzę teraz tu, okej. Okay. Nie byłem... O ja, tu jeżdżą ludzie, ej, zaraz. Czy jest normalnie w końcu? Nie, nie ma szans. Zobaczcie, ktoś tutaj stoi. Dobra, spytam się tej dziewczyny. Cześć dziewczyny, witam cię, proszę pani, witam. Cześć? Czemu to w ogóle, mam pytanie, ostatnio to była apokalipsa, no i wiem, że słabo wyglądam, ale... co ty tu robisz? Jesteś przecież chłopakiem. Czekaj, ale czekaj, dziewczyno, czekaj, proszę, proszę, poczekaj. Mogę tylko się odnaleźć, tu mój kolega zginął, naprawdę, to jest mój brat, najważniejszy dla mnie. Proszę dziewczyno, proszę, pomóż mi. Ci będzie, musisz wyglądać jak dziewczyna i nikomu ani słowa. Dobrze dziewczyno, dziękuję ci bardzo za pomoc, jesteś najlepsza. Przynajmniej nie jesteś jak reszta, dobra, szybko, szybko, szybko biegnę. Lekcy, no nie, jak ja wyglądam. Dobra, robimy tak, chyba tak będzie dobrze, co nie? Znaczy, no nie wyglądam jak dziewczyna, ale co z tego, no nie mogę innych rzeczy. Dobra, szybko założę jakieś inne rzeczy tutaj. Cyk, cyk, okej, okay, zdejmuję to. O, i wyglądam jak dziewczyna. O tak, dobra, to mogę wyjść teraz na zewnątrz. Cześć, cześć, witam, to ja jestem dziewczyną, tak, to jestem Fireoutka. Ładne suciuchy sobie wybrałeś, ha, ha, ha. Powodzenia. Dzięki, naprawdę za pomoc. Jezu, ja nie wiedziałem, że tu trzeba być dziewczyną, a przynajmniej na razie mnie nie zmienili w nic. Tam jest Simonek, zobaczcie. To jest, o kurczę, dobra, wchodzę tam. I oto są, o nie, jak mnie rozpoznają, to będzie tragedia, dobra. Cześć dziewczyny, ja jestem Fireoutka. Cześć pani, dzień dobry. Ja może usiądę obok moich koleżanek, bo sam jestem koleżanką, tak. Tak, dzień dobry. Simon, to ty? Simon, no proszę, odpowiedz mi, no. Simon? Nie, nie, to ty jest, jestem Simonka. Ale on ma głos dziwny, naprawdę. On się zmienił w dziewczynę. A ty? Co, kim ty jesteś? Na różowo bardziej paznokcie. Czerwone to nie odpowiednie. Co, one gadają o jakichś paznokciach? O co chodzi? Simon, proszę, no jesteś moim bratem, proszę, no. Jak już to siostrą, proszę nas zostawić. O Jezu, on nic nie pamięta, super. Najgorszy świat świata po prostu. Dobra, nie, wiecie co? Ja zabieram się do Simona, biorę go na ręce. Chodź do Simonek, zabieram się stąd, Simonek. Nie, pomocy! Nie, Simonek, masz przestać się mówić, jak dziewczyny... halo? Ja nic nie zrobiłem, panie władzo, ja tylko trzymam moją koleżankę, tak. Dobra, ręce, ręce, wsiadaj, wsiadaj na naszego auta, idziesz szybko. Ale ja jestem dziewczyną, dlaczego mnie zabieracie? Puszczaj. Dlaczego? Dobra, zabieramy go. Skąd wy to wiecie, że nie jestem dziewczyną, no? Nie wiedzieliśmy, ale dzięki, że już tak mówisz. Znaczy jestem dziewczyną, spokojnie. To był żart, tak. Tak, tak, na pewno. O Jezu, no nie. Brać ją, brać ją. Dlaczego chcecie mnie brać? Co ja zrobiłem złego, no? Albo cię zainfekujemy sami, albo wpuścimy tutaj gazy. Co? Jakie gazy? Jakie... Same ciebie zamieniam. Co wybierasz? Mamy bronię. Wybieram jeszcze jeden dzień zastanowienia. Ha, ha. No nawet i co? Jeden dzień. Idziemy. Jeden dzień. Dobra. Czyli mam jeden dzień zastanowienia, czy chcę być dziewczyną, czy chłopakiem. Aha. Dobra, no nie, zamknęły mi drzwi, nic nie mogę zrobić. Super, no. Czekajcie, ej, a co jakby mi podpali domek? Ej, to będzie przecież tak cute-ko. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy tam nikogo nie ma. Okej, okay, tam są wszyscy. Dobra, pójdę. Na pewno mnie nie zobaczą, jak zrobię nick. Dobra, przejdę tędy. Nikt mnie nie widzi, one coś tam robią. Okej, okay. O nie, tu jest policjantka. Dobra, strzelam na dół. O nie, tutaj nie. Dobra, mam w tej konewce benzynę, nie pytajcie skąd. Uwaga, zalewam tutaj to, podpalam. I uciekam stąd, szybko, 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 szybko. O tak, o tak, o tak, nie, spali się. Ej, zaraz, zaraz, ja tego nie przemyślałem. Ja nie wyjdę stąd, o nie, one uciekną, a ja nie. Nie, nie, one to uciekają wszystkie. Jestem noobkiem totalnym. Dobra, wyważę drzwi. O, otworzyły się. O, fajnie. Czyli one otworzyły drzwi, bo musiały same wyjść. Okej, dobra, teraz wyskakuję, tylko żeby mnie... O nie, stoją przed domem. O nie, dobra, tędy uciekam. Zobaczcie, tam stoją. Dobra, dobra, idę po Simona, idę go uratować. Minęło parę dni od tego incydentu i na razie jestem żywy. Jadłem szczury, ale co z tego? Zobaczcie, co znalazłem. Tu gdzieś... O, zobaczcie, szedł tu Simon i jest sam.
Dobra, idę po niego. Ej ty, dziewczyno, mam nowy manicure, pedicure, hej, hej. Tak, nowy manicure, pedicure, chodź za mną, dobra? Chodź tutaj, 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 tutaj. Uwaga, sorry, Simon, muszę cię uderzyć. Amasz, amasz. Simonek, musiałeś na chwilę zemdleć. Musimy znaleźć antydotum na ciebie. Jedyna szansa Simona. Simonek, budź się, halo, halo. To jest jedyna szansa, będę musiał udawać chłopaka. Znaczy, być sobą, znaczy co? Dobra. Ogólnie to jem chipsy do rana i w ogóle jestem chłopakiem, no i gram w piłkę i w ogóle i wtedy, ej dobra, to działa, to ci pomnij sobie coś, Simon, proszę. O, o, yes, Simon, udało się. Ej, Firebobek, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna, co się stało? Nie pytaj, a czemu ty wyglądasz, dobra, ty tego nie pamiętasz pewnie. O Jezu, Simon, dobrze, że wróciłeś, nie wychodź na powierzchnię, nie wychodź, nie, nie, nie. Jak, a co, nadal to trwa, przecież nie ma żadnej. Jest, Simon, i jest gorzej, ale odnaleźliśmy lekarstwo, czekaj. To znaczy, że musimy szybko zrobić wiadomości, szybko, chodź, musimy wszystkim powiedzieć. Dawaj, chodź do strefy wiadomości, come on, come on. Ale co powiedzieć, Fajrut? Nieważne, chodź za mną. To już tutaj, tutaj jest TV Station, czyli tutaj tak, jest telewizja. Fajrut, co ty chcesz zrobić, powiedz mi, tylko to chcę wiedzieć, co ty chcesz zrobić? No lepiej nie pytaj, ja chcę po prostu wejść do wiadomości i żeby wszyscy dowiedzieli się o sposobie wrócenia do bycia chłopakiem. Dobra, czekaj, tu są wszystkie, czekaj, musimy jakoś zwabić. Simon, musisz być wędką, znaczy wabikiem, biegnij tam, krzycz. Jestem chłopakiem, zapraszam za mną, chodźcie, złapcie mnie, chodźcie. Nie, dobra, biegną za nim. Gonić go! Ej, co one krzyczą tam? O Jezu, dobra, szybko biegnę do telewizji. O, dobra, okej. Trzy, dwa. Chciałem poinformować każdego widza z osobna, że aby stać się chłopakiem, trzeba zachowywać się jak chłopak. Tak, to jest bardzo proste. Gościu, kamera jest włączona, co ty chcesz uzyskać? Witajcie w świecie dziewczyn, czyli Brookhaven dziewczyny news. Tak, i dzisiaj powiem wam o tym, że chłopacy zostali znalezieni w naszym świecie i jest to nazwa Fireout oraz Simon. Tylko jeden to jest dziewczyna, a jeden chłopak. Wszyscy zostali już złapani do więzienia, także nie musicie się o nic obawiać. Pozdrawiamy. Ej, czemu jestem przywiązany? Halo, coś stało. Tak, zaraz zamienimy cię w dziewczynę, ale masz jeszcze chwilkę czasu. Przez ten czas my pójdziemy, słuchajcie, wszyscy do kuchni, a Simonkowa i ty zostaniecie go pilnować. A no nie, co tu się dzieje? Czemu one mi przywiązały? Tu jest cały świat dziewczyn, o nie, to wróciliśmy do tego, co wtedy było. Simon, proszę, odmień się, no. Proszę, przypomnij sobie o mnie. Może ty mi pomożesz, chociaż ty, dziewczyno. Jak mam ci pomóc? Ona mnie zniszczy, jak ci pomogę. Jak ona ma cię zniszczyć? Przecież ty masz pistolet, no. Simon, chociaż ty... Simonkowa? Nigdy, Fajruciku! No nie, on już wyprany mózg, totalnie. No dobra, wypuszczę cię, ale musi się zgodzić tamta. Wiesz, że oni robią naleśniki w kuchni? Naleśniki, twoje ulubione. Moje ulubione! O, dobra, pobiegła. A teraz mi pomożesz? O, dobra. Jest, dobra, dzięki, odwiąż mi rękę. Dobra, jeszcze drugą, proszę, tylko drugą. O, dobra. O, jest, dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję ci za pomoc, dziewczyno, ja teraz szybko uciekam. Dobra, jeszcze muszę wziąć Simona. No dobra, gdzie tu jest Simon? Oj, Simon, zobaczcie. Wejdzie to dziewczyny, ja sobie na górę pójdę zejść w samotności. Idealnie, idealnie, o nie, one mnie zobaczą. Dobra. Zobaczył mnie. Jakie nówki. Dobra, idę na górę teraz. Przykro mi, ale jednak będziesz złapana. Jedziemy stąd, Simonek, dobra. I cyk, i teraz stąd uciekamy. Simonek, będziemy wolni, jest. O nie, czy one nas widzą? A, Simonek. O nie, one chcą nas gonić, słyszałeś to? O nie, on i tak chyba, on chyba zemdlał ze szczęścia, że będzie zaraz chłopakiem. Dobra, biegam tutaj, dom, szybko, o. Czemu on jest różowy? Co to ma być? Dobra, zasłonię z żaluzji, żeby nas nie zobaczyli. Simonek, złaź mi z rąk, no. Dobra, zasuwam, jest, udało się, dobra. Simonek, ty żyjesz, proszę, no. Ej, czekajcie, ja go mogę odmienić. 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i robię dziwne rzeczy. Jest, Simonek, siema. Jest, wrócił do nas. Jezu, ale czemu ty tak śmiesznie wyglądasz? Co? Przecież ty patrzysz w ścianę. A, to dlatego. Simonek, musimy opracować... kto puka? Simonek, nie, to chyba dziewczyny. No. Ej, weź otwórz pierwszy. Boję się, uwaga, 3, 2. Co? To jest chłopak, chłopczyk. Kim ty jesteś? Szybko, mów, bo zaraz nas złapią. To będzie dziewczyna, dobra, szybko mów, no. To mój dom, ja tu mieszkam z mamą. To jest jakieś dziecko, Simon. Czy ty chodź, komuś dom? Właź, szybko do środka, właź. Dobra, zamykam te drzwi, okej? Okay? Dobra, zamknąłem. Simon, co teraz z nim mamy zrobić? Co ja mam, dać mu mleczko, czy co, no? To, nie wiem, ty ukradłeś się dom przecież. No dobra, połóż się tutaj, chłopczyku. Przynajmniej jedyny chłopak na tym świecie. No nie, Simon, znowu ktoś puka, no nie. Dobra, no chłopczyk, nie, no teraz tu siedzi. To ona na pewno. Czekaj, sprawdzimy jeszcze, czy rozsłonię rolety na faście, okej. Okay. O nie, to jest dziewczyna! Dobra, zamykam, nie widziała nas. Czekaj, Simon, co mamy teraz zrobić? Może, ej. Dobra, chłopcze, to. Czy to była twoja mama przed oknem? Tak. O, tak, dobra, to Simon, chodź, ukryjemy się, on pójdzie do swojej mamy. On otwiera jej.
Okej. O, weszła mama ich. O, dobra. O nie, weszła mama do środka. U nie, ona nas zje. Simon, oni weszli. O nie, weszli razem. Co tu się dzieje? Jego mama. Nie, jego mama chce go zjeść. O nie. Nie! Nie, Simon, widzisz, co tam się dzieje? Gdzie ty jest? No nie, w takim momencie. O nie, dobra, spróbuję do nich podejść. Co ty robisz temu chłopcu? Zostaw go! Zostaw! Nie, on jest dziewczyną, Simon! Widziałeś to? Uciekaj! Uciekaj stąd! Szybko do bunkru twojego dziadka! O tak, tam będzie bezpiecznie na pewno. Nie, co? O nie, on tam stoi jeszcze. Nie, do bunkru, szybko, dawaj, dawaj! Jest! Dobra, zamykam, zamykam! No nie, nie chcę się... O, dobra, zamknęło się. Simon, mam nowy pomysł na misję. Gotowy? Teraz ci wszystko powiem. Dobra, nasz plan jest taki, że Simon wziął swojego grata, co nie? Podjeżdża nim pod bank i będzie czekać na dziewczynę, aż się na niego rzucą. Wtedy ja będę mógł pójść do telewizji. O, dobra. Telewizji i powiedzieć wszystkim o pra... O nie! Rzucimy się na niego już! Co jest? Simon! Uciekaj, nie! O nie, rozwajał mój auto! Co się dzieje? Simonek, nie! Simonku, nie! No nie, myślałem, że one po prostu za nim pobiegną. Ten plan się nie udał. Zobaczcie, jedzą go. I znowu będzie dziewczyną. A, dobra, sam się tam... Albo nie, mam lepszy pomysł. Dobra, minął cały dzień. Simon tu dalej leży. No nie, ja go widziałem na kamerach przez całą noc. Simonek, żyjesz? No nie, on jest znowu dziewczyną, nie! Ej, czekajcie, ja spróbuję go odmienić. Jestem chłopakiem i przez całe dni robię nudę. Znowu się odmieni. To zawsze działa, za każdym razem. Simon, żyjesz? Proszę, żyj. Jest! Mój brachol żyje. Dobra, brachol, uciekamy. Mam inny pomysł. Teraz znowu musisz się poświęcić, dobra? Ostatni raz. Bo słyszałem, że jak 3 razy dziewczyny zamienią, to już się nie odmienisz w chłopaka. I chcesz to na mnie sprawdzić? Nie, ale chcę zrobić inny sposób. Teraz będą musiały się rzucić na ten czołg i go aż tak łatwo nie rozwalą. Simon, jesteś gotowy? Ja pojadę do telewizji i pokażę sposób, jak być chłopakiem. Czy dasz radę? I ty kierować? Tak. Zostaniesz sam w aucie. Mam nadzieję, że nie zostaniesz dziewczyną na zawsze. Dobra, o nie, one tam jeżdżą na motorach, jeszcze na aucie. Dobra, czekaj, zmieniam kolor na różowy, żeby się nie wtapiał. Okej, okay. Simon, w tym momencie, dawaj. Lecisz. Simonek, błagam, ile jego dziewczyn goni? To jest przesada. Dobra, teraz ja muszę wbić do telewizji i tam powiedzieć każdemu z miasta. No nie, kolejna. Dobra, jest czysto wszędzie, totalnie, mogę już nagrywać. Wszyscy, o nie. Ilu tam jest ochroniarzy? 2 ochroniarzy, come on, już byłem tak blisko, dobra, spokojnie, idę ich ogłuszyć, ogłuszę ich, dobra, 3, 2, 1, wbijam, chodź tu, a masz! Nie strzelaj, proszę. Ręce. No, ale proszę, no, jestem chłopakiem jedyny, chciałem tylko pomóc. Chłopakiem? Znaczy, dziewczyno? Ale on jest ciężki, Boże, co? No co, no, jem sobie, no nie, co? Ej, no nie, proszę, nie zabierajcie mnie. Ej, a co jakbym na przykład teraz udawał chłopaka? Dobra, uwaga. Ja ogólnie jem w nocy chipsy i jem sobie to i robię chłopackie rzeczy, no i jest, działa. I w ogóle, no i i czekajcie, co jeszcze robię? Uwielbiam bajonikle i... O, zmienił się, zobaczcie, to jest ta dziewczyna wkurzająca i teraz chłopakiem. A ty? Uwielbiam jeździć w piłkę nożną i grać. Jest, udało się, ona też się zmieniła. Dobra, teraz będzie pół na pół, czy chłopacy... Dobra, czekajcie, muszę teraz przekazać wszystkie wiadomości do TV. Okej, czyli wy mnie już nie pobijecie, nie? Dobra. Zakończam to, tak, to już się skończy w końcu. Och, jak ja się cieszę, dobra, włączam kamerę. O, dobra, nakierujemy. Okej, okay, stream tutaj. Wszystko jest już gotowe, proszę już. Dobra, mikrofon, okej, okay, wszystko jest już goto. O nie, zobaczcie, kto siedzi w sklepach. Dziewczyny, nie róbcie pocho... O nie, wszystkie mają pistolety. Kim ty jesteś? Co chcesz zrobić? Ja nic nie chcę wam zrobić, spokojnie. Ja chcę tylko zaśpiewać piosenkę. Byłem chłopakiem, to wszyscy uwielbiali mój śpiew. Ej, ty, zamieniam ich chłopaków, to dzięki temu sposobowi. Nie, po prostu okropnie śpiewasz, przestań śpiewać. Na, jestem chłopakiem, teraz zamieniam was też w chłopaków. Jest, udaje się. I ciebie też. Kozak. O, ja, zobaczcie, to są już chłopaki, dobrze. Dobra, to ja teraz szybko lecę włączyć kamerę. Wszyscy są pokonani, uwaga. Dobra, odpalona kamera. 3, 2, 1 i... O nie. O, do czego odliczasz? Simon? Nie! Widzowie, nie jestem pewien, dlaczego to nagrywam, ale dziewczyny przejęły Brookhaven RP. Dziewczyny próbują dostać się do mojego bunkru, ponieważ dokładnie rok temu pani Gertruda postanowiła wyeliminować każdego chłopaka na ziemi. Aha, chcę zabić każdego chłopaka i nie będzie nikogo, tylko dziewczyny. A ja nie jadłem nic już od 3 dni, więc muszę udać się po jedzenie, ale... Ale najpierw muszę przebrać się za dziewczynę, ponieważ inaczej nie da rady wejść tam. Okej, mam nadzieję, że mnie nie rozpoznają. Założę te włosy. A założymy jakoś, może nie wiem, takie co? O nie, jak ja wyglądam.
Mam nadzieję, że się nie skapną. Dobra, i teraz to jest wszystko, co mogę zrobić. Oh my god. Okej, wychodzę, zobaczymy co one. O nie, one tu stoją. Dobra, widzowie, będę udawać głos dziewczyny. Hej dziewczyny, to ja dziewczyną jestem. Lala. On śmierdzi, trochę jak chłopak. No bo to ja zabijałem chłopaka przed chwilą, dlatego. Oh my god, udało mi się. Dobra, idziemy do sklepu. Widzowie, to Brooklyn jest totalnie rozwalone. Tu dziewczyny wszystko rozwaliły. O nie, tam ona jest jedna. O ja, co się z nią stało? Oh my god. Nienawidzę chłopaków. O, okej, jestem w sklepie, muszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Okej, to be... O nie. O nie, dziewczyna. Nie, nie, proszę, nie. Jestem dziewczyną, hej! Już nie musisz mnie bić, jesteśmy razem! Co tu się odwaliło przed sekundą, widzowie? Ona zmieniła ją w dziewczynę! Dobra, wchodzę tam i wezmę potrzebne rzeczy. La 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 la. Czekaj, daj mi się powąchać! Coś mi to przypomina, jakby chłopięce? O nie! Dobra! A, dobra, biorę nóż, widzowie! Pom! A, masz, masz! Cik, cik, cik! Cing, sing, sing, sing! Let's go! Jak ty to zrobiłeś? To ja, Fireout! Jestem chłopakiem! I nie pokonasz mnie! Zaraz, co to ja słyszę? A, ona ma pistolet! Trzymaj się, idziesz do więzienia, jesteś chłopakiem! Ręce do góry! O nie! Dobra, widzowie, to jest koniec! Jestem złapany przez dziewczyny! Ten odcinek to jest totalne słabizna. Dobra, idę już, spokojnie. Już, będziesz teraz zamieniony w dziewczynę. Fireoutka. O nie. Za chwilę przyjdzie nasza szefowa. Tak, i zamienimy cię w dziewczynę. Nie, bro, no jeszcze w więzieniu jestem. Ej, dawaj pocałujemy go. Ej, no dobra, dawaj. Ej, no nie, co? Czekajcie. A co to je? Lepiej ode mnie odejście, bo... Co to jest? Nie chcę tu być. O tak, widzowie! Użyłem sposobu Jerego! One zemdlały. Dobra, cyk. Idziemy. Na. Ty, pomocy, Firebobku! Kto to... Simon? Ty jesteś przewiązany? Francuj, Simon? Tak, nie mogę się ruszyć. O mój Boże, stary, one cię przywiązały. Chciały cię zmienić w dziewczynę, ta? Mhm. Dobra, dawaj na ręce, bro. Dobra, tego też zabiorę. Wsiadaj, mordeczko. Pam. O, idziemy stąd. Let's go. Dobra, zwijamy się stąd, widzowie. Wow. O nie, kto to jest? A, Simon, nie. A, ona strzela. O nie. Zabiła moich kolegów, muszę uciekać. Potem ich uratuję, nie. Okej, mam dwóch, ale szefowa będzie zadowolona. Niam, 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 niam. Ej, zaraz, co mi się stało? Muszę zjeść Fireouta. Okej, ale jeszcze drugiego, jeszcze tego weźmiemy. Jaki dobry, teraz zamienisz się w dziewczynę. Jest gotowe, idealne. O nie, to już się robi chore, widzowie. Całe miasto Brookhaven jest minione w dziewczyny, no. A, muszę to odwołać i zrobić porówno. Chłopaków i dziewczyn. Okej, widzowie, zobaczyłem, że Simon gada tam z dziewczynami, co nie? On Simonka właściwie, to już jest Simonkowa. Bra, ale ja zrespię. Teraz samochód, co nie? Bank? Okej, okay. I muszę uratować mojego przyjaciela, ponieważ on jest moim najlepszym przyjacielem. Ziemia! Wow! O, pom! A masz! O nie, moje koleżanki, a ma, co zrobiłeś? Simonkowa, chodź na ręce, już! Puszczaj mnie, jak puszczaj mnie! Nie! On jest jakiś w transie, widzowie, on jest w jakimś totalnym transie. Okej, widzowie, i słyszałem, że jeżeli rzuci się do właśnie basenu w tej grze, to i zamknie się ten basen, to podobno zamienia się na chłopaka. Tobie wypuść mnie! Nie! Proszę! O nie! Chyba mu otworzę. Dobra, otwieram! Simon, nie martw się, lecę po ciebie, sorry! Simon? Co? Czemu ty mnie w basenie utopiłeś, co? Stary, tak za to tęskniłem, wow! Dobra, zwijamy się do Firebobku, musimy powstrzymać tę apokalipsę! Ej, no true! O nie, kto to jest? Czy to jest dziewczyna? Chodź tu! O, dobra, wpycham cię! Do basenu, haha! O, kolejna, pom! I zamykam basen! O, dobra, pyk! Firebobku, ale ty już nie zrobiłeś, mój przyjacielu najlepszy! Dzięki, stary, ty jesteś moim najlepszym ziomkiem, ale teraz musimy razem, wiesz co zrobić. Wybrać nowego kota? Co? Nie! Dobra, to idę na dół i zobaczymy na kamerach. Pyk, otwieram tajemny przycisk i mamy tutaj sekretne kamery. Okej, Simon, w takim razie zobaczmy, co się dzieje na tych kamerach. O ja, wszystko jest rozwalone. Ale zaraz, co to tam jest, widzowie? Tam jest jakaś cała armia ich, czekajcie. Jakoś lepsze ujęcie na nich. Jest, widzę ich, co tam się dzieje? Ich jest za wiele. Okej, dziewczyny, musimy zabić ostatnich dwóch chłopaków, którzy zostali na tej ziemi. Wyjąć bronię. No, dobrze, wszystkie. Zabijemy ich, raz, dwa.
Simon, czy ty to widziałeś? Fajnie to widziałem, patrz, uwaga, takim zrobię. A! Simon, ale to jest niebezpieczne, wiesz co? Mam plan. Weźmij mi tę bombę i pobiegniemy tam i wysadzimy ich, co na to? To na pewno zadziała? Nie wiem, Simon, chyba jednak powinien zostać. Ja się poświęcę. Nie, ja się poświęcę, Fajruchu, przyjaciół, nie, no idę tam. Nie, Simon, ja z tobą. O, na pewno? Tak, Fajrbobku. Dobra, Simon, będę patrzeć na kamerach, nie pozwolę, żebyś zginął. Dobra, wchodzimy na kamery, Simon się poświęci, widzowie. Zostawcie lajka dla Simona. Dobra, dobra, widzę go, tam biegnie, zobaczcie. Oh my god, Simon, lecisz. Bardzo do odbioru, dziewczyny, patrzcie, jestem tutaj, zapraszam, jestem tutaj. Ej, on jest za wami, atakujcie go. Po. Simon, wyrzucaj bombę, nie. Tą bombę. Simon, źle to zrobiłeś, nie, ale tylko jedną pokonałeś. Nie, Fajrubko, ja nie umiem takich rzeczy, chciałem tylko ci uratować. Nie, Simon, zobaczcie, tam leży. Czekajcie, o, jest kamera lepsza. Nie. Zabijaj Simona. Aha, czas cię zmienić w dziewczynkę. Ej, jestem Simon Klowy, co się stało? Ale dobra, wyczuwam gdzieś Fajrout, tak chodźcie za mną. Nie, Simon! Simon mnie teraz sprzeda, widzowie. O nie, widzowie, oni już wiedzą, gdzie jestem, muszę się gdzieś ukryć. Postawię to i wejdę w to, to jest jedyna moja opcja. O nie. Dobra, dziewczyny, co tutaj wbijamy? O nie, one tu wbijają wszystkie, a jedna tylko, aha. O nie, no jest ich więcej, one się tu obstawiły. Jesteś tego pewny, Fajrubku? Simon, jak coś to ja gadam z mikrofalówki, to nie ja, ja mnie tu nie ma już. Jakie mikrofalówki? Dobra, rozejdźcie się po pokojach. O nie, dobra, ja muszę się uciec. Stawiam to, bang, i teraz wychodzę ten, nie, źle postawiłem, dobra, pyk, dawaj. Może go, ej, widzę go, tam. Aaa, dobra, szybko, tędy, dobra, ta drabinka, bang. A co jest, dobra, pom, jest, uciekłem. No dobra, on nam uciekł, ale za to rozwalamy cały Brookhaven. Nie, nie róbcie temu mojemu pięknemu miastu tego. Dobra, widzowie, to jest przesada. Musimy się uzbroić. Okej, widzowie, okazało się, że dziewczyny mają swój tajemny bank. To jest chore, to jest nawet Simon Kowa. O nie, mój ziomek tu jest. Nikt nie wejdzie do tego banku, a szczególnie do skarbca. O nie, a zobaczcie, widzowie, co jest w skarbcu. W skarbcu są chłopacy. To są cała moja armia może być. Oni chcą ich zamienić w dziewczyny, a ja będę mógł ich uratować i tym samym zdobyć armię i rozwalić dziewczyny. Więc teraz tak, pyk, o nie, to podjeżdża jedna. Dobra, uwaga, zacznijmy ją. 3, 2, BOOM! Trafiłem. Ej, co się dzieje? Halo, Simon Kowa, zobacz, co to się dzieje? Ej, zaraz, co to jest za jakaś nowa dziewczyna? Dobra, Simona nie chce strzelać, więc strzela tą, uwaga. To po prawo, BOOM! I teraz uwaga, to po lewo, BOOM! O! I Simon Kowa, no nie. Co się dzieje? To ja z tego kapelusza. Czemu każdy ginie? Zaraz widzę kogoś, wracaj tu. O nie, ona mnie widzi, Simon Kowa, nie. Dobra, nie mogę jej zabić, bo to jest mój ziomek, więc teraz, uwaga. Ziemia, a masz, gościu. Będziesz Simon za odmieniony w chłopaka niedługo, spokojnie. Tak, jesteś pewny? Tak, chodź, teraz idziesz w tę stronę, pyk. Idziemy do sekretnego miejsca, które... O, jest tutaj, bang, Simonku, hehe. Nie jestem Simonem, tylko Simon Kowa, zostaw mnie. Nie, bo ja tak uważam. Dobra, widzowie, wejdziemy sobie tędy jeszcze do banku szybko. Pam, pam, haha. Jakie to było easy. Ale i tak nie odpoczniesz tego sejfu, musisz zejść po kartę. Ach, masz rację, ale leź tu, już. Cicho, haha. Jestem Krystyna Spadowicz, ja Krystyna, ta Grażyna. Jedziemy na wakacje i najlepsze tu jest, że zabieramy babkę i babka tu jest. Ej, ej, jedziemy dalej, babka. Nie mam babki, nie ma jej tu. Dobra, wyskakujemy, pyk i teraz, o ja, tam jeszcze stoją jacyś ludzie, uwaga. Pom, strzał, haha, let's go, kolejna. Pom, i ostatnia. O, pom, o yeah, wszystkie pokonane, o nie. Leżeć, Fajrociku, leżeć! Teraz zamienię się w dziewczynę, chodź za mną! O nie, gdzie my idziemy? dotknij te dziewczyńskie ciuchy! O nie, co to ma być? Jezu, jak ja wyglądam! Jak totalny głupek! O nie, co to jest? To są damskie ciuchy! Wyglądam jak Barbie! Oh my god! Teraz idziemy zamienić się u fryzjera i będziesz dziewczyną! O, nie, nigdy! Pow! Uciekam stąd, idę uwolnić chłopaków! Pam, 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 pam! Widzowie, to jest wszystko dla was! Żeby tylko tutaj na! Dobra, pyk, stał to! Babka najlepsza jest przez duże B! Babka najlepsza jest! Co ty, Simon, robisz? Leżeć! Dobra, otwieram, pyk! Pom! Chłopaki!
Dawajcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, bierzemy wszystkich chłopaków. Pyk, wsiadajcie, już, już. Okej, chłopaki, z racji, że wypuściłem was, to teraz muszę zamienić was w armię, więc przebierajcie się w armijskie ciuchy. Nie armijskie, tylko żołnierskie. Nice, i to jest moja cała armia. Teraz ja wam przekażę bronię. Ja mam coś takiego, na przykład shotguna, co nie? Shotgunik jest spoczko zawsze, pyk. Dla ciebie, pyk, pyk. Proszę, wyjmijcie wszyscy. Nice. Wow, moja armia się uzbraja. Okej, żołnierzy, jeszcze ogarnąłem nam czołg. Ukradłem go od dziewczyn, więc jest różowy, ale w sumie zawsze coś, co nie? Więc wsiadajcie, kto będzie kierować czołgiem? Właśnie, dobrze, armio. Rozwalimy ich wszystkich. Wow. Ale ja też muszę się przebrać, bo wyglądam jak nubek. Uwaga. Pam, pam, pioły, pencil, no będą. Dobra, pyk, wszyscy są gotowi. To jeszcze sobie zrespię drugi czołgek, pyk. I mamy dwa różowe czołgi. Kto nie ma miejsca, tam wsiada do mnie. Dobra, dobra, chłopaki, za mną, wyjeżdżamy. Pam, 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 pam. Ej, tam są, widzę ich te czołgi, dobra. Teraz to spokojnie. Musimy wycelować, wyceluj w nich, dawaj. U góry, gościu. Strzelaj, dobrze, pow. Rozwaleni, haha. Ej, zaraz, czy ja widziałem cień samo? Nie, oni są nad nami. Haha, fajrobku, szykuj się na rozwałkę. Nie, Simon, oni się zmienili, kiedyś byś dobry. Musimy go odmienić. O nie, co on robi? Co on robi? On nie umie prowadzić. Uwaga, drugie podejście, tym razem celne i nie, uwaga. Proszę nie, nie, wszyscy moi żołnierze nie żyją. Co tu się odwaliło? Ja mdleję. O nie, co jest? Czy my wszyscy siebie w więzieniu? Bracia. Co on robi? O nie, Simon Kowa. Simon, co oni się zrobili? Wiesz co, fajrobku, zanim zamienimy was dziewczyny, to musisz jakoś wyglądać, dlatego idzie do fryzjera. Nie. To już będzie ostateczne zamienienie, po którym nie można się odmienić, dlatego po kolei wychodzić. Ja nie chcę. Bro, co to jest za kolejka? To jest kolejka do śmierci. Okej, a więc pierwszy, zapraszam. O nie, Simon, co ty chcesz mi zrobić? Uwaga i pierwsza osa do armii. Wow, do armii, wow. Tak, tak, do. Ej, nie śmiej się, bo teraz ty, twoja kolej. O nie, to jest chore, widzę, teraz kolejny. Następny i pyk, następna. Okej. Okay. Błagam, nie rób mi tego, proszę. Serio, błagam. Kolejno za darmi, ty będziesz przewodniczącą. I uwaga, zostaną już tylko trzech chłopaków. Zapraszam. Ja będę kolejny, teraz bekonek. Nie, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę, nie. O nie, bekonek. Szybciej tam. O, oni są straszni. Teraz sami zamienił ich w ich armię. No i już nie mam żadnych szans. Moi wszyscy armiowicze zostali zmienieni, bro. Gotowe. O nie. I teraz tylko ostatnich dwóch chłopaków na ziemi. O nie, one tu wszystkie na mnie patrzą. Ja nie ucieknę. Przedostatni chłopak. Gotowy. O, what? Kolejnego zmienił, dobra. Firebobku, siadaj tutaj. Nie, Simon, ty kiedyś byś lepiej. Fajrotkę. Nie. Nie, nie, ja nie mogę na to pozwolić. Ło, pom, uciekamy. Widzowie, nie dam rady. Pom, teraz bomba, zarzucamy. Okej, okay, i wybuch, bam. Teraz muszę jakoś odkryć antidotum czy coś, nie wiem co robić. Okej, widzowie, mam plan, zabiorę sobie bobka i jakoś go odmienię. Ale wy super wyglądacie, dziewczyny. O, manicure, pedicure i te sprawy. Co jest z Simonem? Dobra, Simona mi odwaliło. Dobra, zróbmy tak. Najpierw muszę jakoś odgonić te dziewczyny, tylko nie wiem jak. Może strzelę? Dobra, pow! Ej, dziewczyny, co to było? Uciekajcie! Co jest? Dobra, Simon pobieg. Teraz muszę go złapać. Pójdę sobie tędy, bang. Zrobię tutaj worek, bang. I hop! O, dobra. Simon, odwróć się. Co to było? Ej, Simon. Co ty tu robisz? Chodź ze mną, idziesz ze mną, teraz, już. Pomóżcie, dziewczyny, zostaw mnie. Nie usłyszą cię. Doracimy tędy, widzowie, i zamieniamy go w normalnego. Wow. W takim bądź wypadku muszę zrespić jakiś basen, więc pójdziemy tu na górę. Bang, zamkniemy Simona w basenie i tym samym on się odmieni. Wow. Więc stawiamy, bang. Fajr, odpuść mnie, nie chcę wracać, dobrze tak jak jest. Nie jest, ty masz jakoś, nie wiem, coś masz. O, one się zmieniły, czekaj, pyk. Okej, okay, i wskakuj do wody, bang. Odmieniaj się, odmieniaj się, pom. Wow, Simon! Co ja tu robię, Firebobku? Simon, odmieniłeś się! Ej, dziękuję, dzięki, ty w końcu jesteś normalny, mój przyjacielu, proszę, to dla ciebie! Wziąłem sobie kulę mięsną, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem dziecko, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem statuetkę i wiesz, co się stało? Też nie trafiłem. Ale teraz jest spoko,
pojem. I pogadamy apokalipsa i będzie gitowa. Oh yeah! I to będzie mega gitowa! Simon, dlaczego te dziewczyny nas tu zniszczyły? Jestem mega smutny, zaraz, czy to są dziewczyny tutaj? Simon, uciekaj! Zostawcie mojego kolegę, biorę go ze sobą. I uciekamy stąd, bo jest zdrowo. A Simon, gonią nas! Nie! Halo, halo, Simon, jesteś? Fajrób, kurde, do ci uciekać. Bo dobra. Jak będziemy musieli tutaj czekać. Racja, racja. Ej no true. Więc ja wsiadam sobie tutaj do tego i przejażdżam sobie mój kolego, wow! Fire Road będzie mój, rozumiesz to? Nie, ja go zabieram na dyskotekę, bo tak się umawialiśmy. Nie, ja zadecyduję. Niech jedna weźmie go na jeden dzień i druga na drugi. I on zadecyduje, kto pójdzie z nim na dyskotekę. Haha. O co tu chodzi właśnie? Nie było odpowiedniej ilości chłopaków, żeby iść na dyskotekę, więc zostałeś tam tylko ty. Aha, ale ja nawet tam nie chcę iść. Musisz, ja tam chcę się pokazać w moim stroju. Dobra, niech pierwsza idzie toksyczna. Ej, czekaj, jak ty mnie nazwałaś? Dobra, to gdzie mnie zabierasz na pierwsze spotkanie? Chciałem cię zabrać do gamerskiego roomu. Tutaj często sobie gramy na przykład w Among Us. No i różne takie rzeczy, wiesz. Lubisz Among Us? Czy ty oszalałeś? Zabierać mnie w takie miejsce? Ja nienawidzę grać. Nie lubię w ogóle gier. Ale wiesz, że jesteś w grze. Ej, nieważne. A masz! A, czemu mnie kopiesz? Został. A, bo karteczkę kopnij mnie. A, czemu to robisz? Przecież to jest jakieś głupie. Bully mi to przykleił. Mordo, weź. A! Teraz idziemy tam, gdzie ja chcę. Oho, nienawidzę jej. O, ej, kto to jest? Simonek! Siema, mordo! Siema, co tam u ciebie, mordeczko? Miałeś mutację, czy mi się wydaje? Dobra, whatever, Simon, pomóż mi się jej pozbyć, ona jest okropna. Z kim ty gadasz, Z panem sprzedawcą, tak. Wcale to nie jest mój kolega z przeszłości. Simon, błaga, pomóż mi jakoś. Spokojnie, Fire Road, zaraz wrócę. Przepraszam panią. O, dobra, Simon, coś robi. Simon, o, Simon podjechał. Halo, halo, dzień dobry, jest pani zatrzymana, ponieważ pani ukradła loda. Ja nie jestem, pan kłamie, a masz, to jest podróbka. O nie, Simon, Jezu, ona bije policja, to jest jakaś chora. Co tu się dzieje? Czekaj, muszę zabrać auto. A, stój, przestań bić mojego kolegę, proszę. Co ona mu robi, ona go dusi, przestań, powiedziałem. O, ona próbuje mnie udusić, chwila. Dobra, wywalam ją tu, szybko, Simon. O, stary, ona jest nienormalna. Fajro, czy to był przez cały czas twój kolega? Marsz do mojego domu i z nim się masz nie zadawać! Ja, czy to jest twój dom, ale to jest willa, ona jest chyba za VIP-a. No, jestem bogata, mój tatuś jest bogaty. A teraz musisz się odkazić, rozumiesz? Właś tutaj. Ale jak to odkazić? Co to znaczy odkazić? No bo wiadomo, co jest teraz na świecie, musisz się odkazić. A, dobra, wlazłem, co to jest? To w ogóle mnie nie odkaże, to jest zimne. No bo cię stronowałam, to lodówka. Pomocy, otwórzcie mi to. Zimno, mrozi, zmroziło mnie. Jestem zmrożony. Dobra, otwieram to. Siedziałem tam 5 minut. Wiesz, jak mi zmrozło wszystko? Teraz mnie mrozi, jak na ciebie patrzę. Nie mów tak, idź spać. Ale jest 18 dopiero. Idź spać. Jezu, kim ty jesteś w ogóle? Najgorsza dziewczyna świata, dobra. O, siadam sobie tutaj. O, w sumie to fajne tutaj łóżko. O. Ty, ej, nie mogę się ruszać. Ej, halo, o, Simon? Simon tam, czy ja tam? Hej, stary, wróciłem. Fire Road, wejdź na ten śpiwór, wyjdziesz stąd. Czekaj, dobra, jest, udało się. O, mogę wyjść, nie mogę wyjść, inaczej postaw szybko, ona zobaczy. Fire Road, co ty robisz? Co to jest? Wyjdę tam do niego. A, Simon, dobrze, zrobiłeś ją. O nie, ona ma pistolet, uciekaj, nie, Simon, nie, o nie, Simon. A masz nie podchodzić do mojego Fire Roadcika, a masz. No, teraz wchodź do sejfu i klik, haha, zamknięty. Nie, Simon, kiedyś cię uwolnię, przysięgam, tylko jak poznam kod. Dobra, Fire Road, wbijaj do środka. Dlaczego poszliśmy do salonu? Fire Road, zapłacisz za moją piękność. Co? To najlepszy salon w Polsce. Dobrze, poproszę o ściewającą fryzurę. O, dobrze, jestem tu pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. O, ja, ono jest pierwszy dzień. Zawsze pierwszy dzień fryzjerze coś psują. Okej, włoski umyte, proszę pani. Teraz tylko zmienimy fryzurkę. I hop, fryzura zmieniona. Jak się podoba? A, jak ja wyglądam, to jest ohydne. Ja chciałam czerwoną po pierwsze. Już to naprawimy. Proszę pójść na farbowarkę. Słuchaj, jak ona wygląda, co to jest? O Jezu, nie. O, ja jeszcze na czerwono. Te włosy będą ohydne chyba. Uwaga. Ej, nie, w sumie nie są nie, są ohydne. Proszę pani, wyglądam jakbym miała zepsuty włos. No, przepraszam, jest to pierwszy dzień. Fire Road, ja za to nie będę płacić, ty zapłać. Ale jak to ja? Ja nawet pieniędzy nie mam. Zapłać. Dobra, Fire Road Junior, obejdzie się bez karmy dla ciebie przez jeden dzień. Ja też nic nie będę jadł. Proszę, ile wyjdzie? To salon prestiżowy, więc 100 000 dolarów. Co?
Dobra, uciekamy, Fire Out! Czy my właśnie obrabowaliśmy salon? W sumie to zrobiła ci ohydną fryzurę, więc uciekajmy. Dlaczego przyszliśmy do jakiegoś doktora? Ja już nie chcę! Musisz zrobić sobie operację plastyczną, bo chcę, żebyś wyglądał jak Justin Bieber, czyli mój idol. Nie, to nie może tak być. O, jest pani na ciach. Właśnie umówiliśmy już operację plastyczną. Nie, naprawdę! O, dobra, w sumie ciągle się uśmiecham, nie mogę się z tym śmiać. Dobra, to pójdę, czekaj. Okej, mam nadzieję, że coś fajnego mi zrobicie z twarzą, ale nie lubię operacji ogólnie. No to zaczynamy, panie Fajroucie. Teraz oświatło. Jest pan go. Jaki on jest śliczny, jak on pięknie wyszedł. On wygląda pięknie. Właśnie, to jest piękne cudo. O czym wy mówicie? Gdzie jest lustro jakieś? Muszę się przejrzeć, no. Nic nie widzę, no. Proszę pana, pan jest tak piękny. Co? Co pani mówi? Czekaj, ja zaraz spojrzę, uwaga. 3, 2, je. To wygląda jakbym był jakimś anime dzieckiem. Ej, wy zmieńcie to. On jest piękny. Nie. To jest ohydne. Weźcie z tym. Ja nie będę się nikomu pokazywać przez rok. Okej, to jest mój nowy, znaczy stary dom. Jak ci się podoba? Ja tu nie będę chodzić. Przecież ty, co to jest w ogóle? Ale to mój dom jedyny. Och nie, z tą twarzą nawet nie będę mówić. Super, będziesz mi wyzywać dom. Chodźmy na dyskotekę, Fire Road. Testowa, przed balem. No dobra. Dobra, Fire Road. Ładnie się przybrałeś, idziemy. O Jezu, w końcu. Simon tu jest, ale impra tu jest. Ja, mamy ten, jakieś tutaj napoje. Napoje 18+, o nie, dobra. Wypiję sobie kolkę, i teraz tańczymy. Siema mordo, siema. Ej, siema podróbo Simona. Siema wszyscy na tej imprezie. No, Ja. Czekaj, czy ten chłopak ma na sobie Gucci Gold rzeczy? Jak on wygląda kozacko. O mnie mówisz? Nie, ona mówi o nim, co? Ale jesteś fajny, serio. O, no dziękuję, ja to Simon. Ej, a mieszkasz w Lamborghini w ogóle? No mam Lamborghini i mam też dom. Fajnie jest, co nie? Ej, a może będziemy razem? Pewnie. Ej, a co ze mną? Halo. No to co, idziemy do twojego Lambo? No pewnie. Ej, Simon, co ty zrobiłeś właśnie? Ej, a co ze mną? Zostawiłaś mnie. O, Simon, który ma fajny Lambo. W sumie też bym pojechał. Ale jest plus, ona mnie zostawiła. Simon współczuje ci. Dobra, tu powinna być gdzieś. O, jest, cześć. Mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz. Hej, ja cię nie pobiję, co ty w ogóle mówisz? O, ona mnie nie pobije, czyli jest spoko. Czemu brałeś się w garnitur? Bo idziemy do restauracji, please, nie bij, przepraszam. Nie chcę cię pobić. Dobra, whatever, chodźmy do restauracji. Ale to jest fajna, naprawdę, to jest luksusowa restauracja. Czy McDonald's, o tak, yeah. Ej, Simon i to, o nie, oni tu siedzą obok nas. Ej, ty, widzę, że znalazłeś sobie nową panienkę. Czy już mnie nie chcesz? Ty mnie zostawiłeś, dobra, idź. Dobrze, to co byś chciał zamówić? Ja mam trochę pieniędzy, więc kanapkę ze szczurem. Bo więcej nie mam, ale dwie. Ja zapłacę. LOL, ty serio za to zapłacisz? Co to jest? No pewnie, jedz. O tak, uwielbiam jeść. Ile jedzenia. O, za dużo, ale pyszne. To są delicje. Jeszcze wypiłem tutaj. Wpadłem pod stół. Dobra, chodźmy do mojego domu. Spoko, chcę sobie. Ej, w sumie ciekawe jaki ona ma dom. Siadaj, będzie hardkorowo. Wow, ej, kozak jest. Co ty robisz, to jest szalone. Wpadliśmy, co ty, Ej, wy, co wy tu robicie na mojej dzielni? Sorry, nie obronię cię, musimy uciekać. Uciekaj, to jest bully, dostaję, pomocy, ale mnie ogłuszył. Co ty robisz? Zostaw Fire Outa, masz, i masz. Czy ty umiesz się bić? No, umiem, znam karate kung fu panda. Karate kung fu panda, czyli możesz mnie bronić, ale kozak. Fire Out, oto nasza nowa willa. Ja mieszkałem w jakimś świetniku. Ej, serio, to jest nasza nowa willa. Czy to jest komputer 3000? Ej, serio, dziękuję ci, że takie coś mi. Ty masz pieski, dobra, gram. Ale ja niestety jestem kidem, co nie? I muszę iść do szkoły, przepraszam cię, więc teraz pójdę do szkoły i się spotykamy jutro, co nie? Dzisiaj muszę zaliczyć malowanie, bo inaczej nie zdam, co nie? Ale to będzie przypał, ja nie mogę nie zdać. Po prostu walczyłem z potworami poza lekcjami i wiecie, był problem z uczeniem się. Ale spokojnie, teraz zdam, zobaczycie. Tylko muszę narysować idealny ziemniak. siema. Oj, chyba mają takie nogi, mi się wydaje, co nie? Chyba tak. Dobra, mój ziemniak jest skończony. Proszę pana, co zostaje? To jest ohydne. Nie zdajesz tej szkoły. Nie.
O, czyli wypadam z szkoły. Super po prostu. O, Fajru, co się stało? Dostałem jedynkę, wiesz? I wypadam ze szkoły. Spokojnie, moja mama jest dyrektorką. Mamo, załatw tego pana od plastyki. Proszę pana, proszę mu dać szóstkę. Daj mu szóstkę. Przepraszam pani, przepraszam. O, daj szóstkę, to jest fajny chłopak. Ja, twoja mama to dyrektorka? Czemu mi tego nie powiedziałaś? A, dobra, piękny dzień kolejny. O nie. Aaaa, Fajrout, wracaj do mnie, zniszczę twoją dziewczynę. O, masz otwarte drzwi, czy nie, zamknięte? O, ona oszalała, kto to jest, to jest toksyczna. O nie, 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 musisz chować szybko. Gdzie mogę się chować? O, tutaj, dobra. A, no nie. Dobra, drzwi są chyba zamknięte, mam nadzieję przynajmniej. O nie, o nie, nie, było otwarte. A, gdzie ona weszła, gdzie ona? O, ja tu stoję, dobra, gdzie ona jest? O nie, wchodzi gdzieś, ona gdzieś idzie. Tam poszła, ten, to jest idealna dziewczyna, o nie. A, o nie, to już jest koniec, co ja mam zrobić? Może nie będę patrzeć na kamerach, tylko pójdę tam. Uwaga, wbijam. A, gaz usypiający. No i co, one drzwi zasnęły. I ja chyba uciekam. Oh my god, ale on jest piękny. Dzień dobry, co to chcesz? Ja bym chciał się zatrudnić w policji. Okej, założę ci uniform, masz. O, o. Zaraz, co to jest? To chyba nie jest uniform policjanta. Oj, przepraszam, po prostu wyglądasz bardzo ładnie. Zaraz, co? Nieważne. Masz ten nowy uniform. Oj, co to jest? Czemu to jest różowe? Bo jest jak cukiereczek, czyli jak ty, znaczy policjant. Czekaj, co? Dobra, masz teraz tutaj odbierz swoje bronie. O ja, ja już zacząłem kochać tę pracę. Zaraz, czemu bronie są różowe? No bo tak mieliśmy w zarządzeniu. A, okej, okay. bo. Wow, widzowie, to jest troszeczkę dziwna policja, ale w sumie na razie jest spoko. Ej, co wy tam robicie? O ja, ale on jest piękny, masz kwiatuszka. Zaraz, co? Jakiego kwiatuszka? Ale on jest mój, zostaw go! Nie, on jest mój! Ale jak mój? Że do patrolu, czy co? Ej, a, co ty robisz? To jest sus! Okej, dziewczyny, stop! Och, w końcu, widzowie, ja chcę się stąd zwijać jak najszybciej. Ta policja była spoko, ale coś tu jest nie tak. Okej, Fajrout, spokojnie, nic ci nie zrobimy. To tylko był test na policjanta. Okej, Fajrout, więc twoje pierwsze zadanie dzisiaj to jest przesłuchanie, kto zabił tego Andrzeja. Zaraz co, że ja mam przesłuchać ich piosenek i potem zgadnąć, kto go zabił? Okej, Jerry, nie, Simon, co wy? Nie gadajcie, że wy zabiliście go, moi znajomi. Fajrout, oczywiście, że to nie my, przesłuchaj naszych głosów. Tak, proszę, Fajroucie, to nie ja. Okej, spokojnie, dawajcie, zacznijcie śpiewać. Zobaczymy, kto go zabił, ponieważ znamy głos zabójcy, uwaga. Zaśpiewajcie to w taki sposób. O tak, właśnie w taki. Kiedy toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Goni mnie tu kameramen, jesteśmy niepowstrzymani. Do wojny dziś wygramy, skibidi. I dalej sobie wygramy, skibidi. Okej, mogę to zaliczyć, ponieważ on, osoba, która zabiła go, nie lubiła skibidi toilet. Więc teraz czas na Cybobka. Dzień dobry, Cybobek. Witam. Siema, to zaśpiewaj swoją piosenkę, yo, yo, okay, yo. Zbyt czarny kot przyszedł przez ulicę przed babką. Ona zastygła, zamienił ją w kamień. Ej, babka kamień, babka kamień, babka szary kamyczek. Babka kamień, babka kamień, babka kamień. Ej, zbyt czarny kot przyszedł przez ulicę przed babką. Ona zastygła, zamienił ją w kamień. Babka kamień, babka kamień, babka szary kamyczek. Babka kamień, babka kamień, babka szary kamyczek. Opa. Dobra, Simon nie jest zabójcą, ponieważ to nie była babka, tylko to był właśnie, kto go zabił, to była pewna osoba, chłopak, co nie? Czyli nie babka VR, więc teraz kolejna osoba? To jest ten gościu, oh my god. Mówi im, że jest z Redderbooksów, udowodnij, że byli w błędzie. I to ja zabiłem go, znaczy nie zabiłem. Zaraz, co? On mnie zapowiedział, że ich zabiłeś, halo! Ziemia, właśnie do więzienia, już! Do klatki, proszę! Wow! Mamy to! O tak, po udanej pracy mogę odebrać swoją wypłatę. Na. Pani policjantko, gdzie jest moja wypłata? Zaraz, to jest mój prezent? To jest dla mnie? Wow, to jest pewnie moja wypłata. Dobra, odpakujemy. Hej, Fajrocik. Mam coś dla ciebie, masz kwiatki. Ale dlaczego? Ja chcę wypłatę. No tak, wypłata jest w tamtym pokoju, tam. Zaraz, tam? O, okej. Dobra, chodźmy, babka kamień, babka kamień.
To tu jest ta wypłata? Dawaj, Farouci, pokopiemy się. Nie, ja stąd uciekam, nara. Co tu się dzieje, widzowie, to są jakieś dziwne policjantki. Wiecie co, ja idę do domu. O nie, one mnie gonią, szybko. A, do domu, ja już się kończę pracę, nara. Nie. Uciekłem, dobra. Widzowie, jutro wrócę i zobaczymy, jak jest dalej sytuacja. O, kolejny piękny dzień w pracy, widzowie. Let's go, dzień dobry. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie będziesz taka dziwna. Fireout, mamy wyzwanie, oh my god, wsiadaj do auta. Wyzwanie, o nie, w końcu się zaczyna działać, let's go. Babka Kami, babka Szary, Kamy, check. Oh my god, on obok mnie usiadł, ale to jest super. Czekaj, co? O mój Boże, ja się w tobie zakochałem, ej, zaraz się wywalę. Czekaj, co ty mówisz? To jest dziwne. Co ona robi, ona lubi kreować, co jest z nią? A, jestem zakochana w tobie, haha. Aha, bravissimo, mamy rozwalone auto. Dobra, wbijamy dziewczyny, wbijamy. Czekaj Feral, musisz coś powiedzieć. Ej, co ty mi robisz? Będziesz mój na zawsze, chodź tu. No nie, teraz mamy obrawować bank, co ty mi robisz? Ona jest poprana, widzowie. Dobra, biorę kartę, bank. Nie, co tu się dzieje, to są haje totalne, nie wziąłem karty nawet. Dobra, góra, bank. O nie. O, nasz kolega Fierucci, co cię tutaj sprowadza? Złapiemy koleżkę. Panowie, proszę nie, halo. Pomóż mi ktoś, Ohio. Pomogę mu. Masz kwiatki, Fajro, zakochałam się w tobie. No nie, miał się strzelić, to jest policja. Co to za pomoc? Co wy za scenę robicie, ślubu jakiegoś? Nie, no, to jest cringe'owa przy kolegach. O nie, zastrzelili ją jeszcze, bro. Ale we mnie nie strzelicie, koledzy, co nie? No jak to nie? BOOM! Hełonek, uciekamy, bierz całą kasę. Dawaj, Jenuba. O mój Boże, Jenna, budź się, musimy ich złapać szybko. Dobra, pyk, otwieramy, chodź, Jenna, chodź. Lecimy po ich, pam, pa, pa, para, pa, po, pa, pa, pa. Gdzie oni są? Okej, okay, Jenna, jedziemy, czekaj. Pęk, para, pa, pa, pa. A, co jest z tym autem, ono nie ma kół. Bra, jak tym kierować, jak tym kierować, ale wjeżdżam już w Jerry'ego i Sejmopka. Co oni robią? Zrzucam im auto, dawaj. Yes, zrzuciłem im auto. Uciekają, dobra, goni. I zajazd, siemano. Stop. Jesteście zatrzymani. Już. O, mnie tak nie dopę, łatwo, Jerry. Że ziemia, Sejmopku. Pam, ha. Przeszedł przed ulicy, przed babką. Okej, okay, teraz zakuwamy nubki w kajdanki. Pyk, okej, okay, bang. I nice. Fajer, jesteś taki kochany, chodź tu do mnie. Ej, no przestań, o, co ona robi? Musi wali uciekać szybko. Nie cały mnie, oni uciekają, nie widzisz? A, no nie, błagam. Zobacz, to oni uciekają, no. Bravissimo, zwiali nam. Po prostu to jest najgorszy czas w pracy. Okej, widzowie, czas opuścić tę pracę, niestety. Ale nie chcę tu już więcej być, to jest mega dziwna praca, się boję ich. Dzień dobry, chcę opuścić pracę. Ej, zaraz co, opuszczasz nas? Po tym, co na ciebie zrobiłeś, my? Grubą betę opuszczasz, nawet mnie? Chodź tu! Nie, zostawcie mnie, halo! Ja was nie chcę z wami tutaj chodzić, na. O nie. O, dostałem, o. O, teraz jesteś zaresztowany za zrabowanie sklepu. To jest wrobianie, ja nic nie zrobiłem, przysięgam. O nie, to jest jakiś jeszcze pakerek w mojej feseli. Bro. Ach, widzowie, one chcą mnie tu zostawić na zawsze, to się robi połaprane. Och, teraz se poleżę tutaj, o nie. O, pomnij! O, masz te jedzonko, ale ty słodziak jesteś, chodź. Mua. Ej, co ty mi robisz, nie? Nie, pomocy! Dobra, daj jedzonko. Okej, to dla was dwa ohydne żarcia. O nie, to jest jakieś kurczę niedopieczone, ble. Ale dla ciebie, Fajrociku? Masz tutaj taki fajny cyko czekoladkę, proszę, to dla ciebie. O, tu mam czekoladkę, dzięki. Niam. Ej, czemu ty jesteś czekoladkę, nie? Nie wiem. Rozwalę ci. Pomnij? Chodź, Feroci, masz tu więcej jedzonka. Ojej, ale fajny jedzonk dostałem. Dobra, niam. O, to jest lepsze niż w moim domu. Mogę być tu na zawsze. Ej, oddawaj mi to jedzenie. Okej? Okay? Ale proszę, nie miej mordeczku już, proszę. Nie trzeba być. Au, pomocy, o. Już, zostaw go. Zastrzelić, pobić, nigdy Ferucika! Masz! Umieram! Strzelamy w jego, strzelamy! O nie, one go zabiły, co jest? I teraz już jest po nim i podlewamy je. Wow, co wy mu zrobiliście? Nie, to była przesada. Czemu mnie zakłóciście? Chodź tu, na całuska. Nie, co ty mi... no co jest, bro? Widzowie, to jest największy oderski widzieli, jak chcę stąd wychodzić jak najszybciej. Przyjdziemy w nocy i zamienimy cię w naszego chłopaka, bądź gotowy, pa. Oh my god, one przyjdą w nocy, trzeba się stąd jak najszybciej zwinąć, widzowie. Okej, widzowie, podobno
ma tu przyjść Simon i dać mi jakieś rzeczy? Pani gruba beta jest, o dzień dobry? Podobno jakiś gościu chce się z panem spotkać. O tak, to jest Simon, dobra? Brr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 r
Co, masz to, co chciałem? Oj, dobrze, Fajrociku, masz pierwszą rzecz. O tak, tam jest pewnie klucz. O oh, yeah. A co jeszcze masz? Jeszcze teraz uwaga, ulubiony kurczak Jerego. O dobra, w kurczaku Jerego pewnie coś będzie jeszcze. Jakiś pistolet albo coś. Bank mamy. Nice. I co jeszcze? Jeszcze popcorn, abyś mógł uciekać jak w science fiction. O dobra, mam, let's go. Dobra, dzięki Simonie, by mój miło było pogadać. Pa, pa, faj, Bobku. Uhu. Dobra, wracam do celi, na. I teraz tak, zjadamy to. Wow, w środku był klucz, let's go. Dobra, zobaczmy, co mamy w kurczaku. Wow, pistolet, okej, to się mega przyda. Okej, teraz mamy popcorn, dobra, zjedzmy. O, wow, mam telefon. Dobra, widzę, zadzwonię do Simona, pyk. Halo, Simon, jesteś? Halo? Halo, czy mogę pomóc? Simon, podnieś już, jestem gotowy. Już się robi. Okej, nice. Okej, teraz otwieramy drzwi, bang. Oh yeah, zadziałał klucz. Dobra. Przejdziemy tak. Co ty robisz, Fajrout? Masz! Uciekamy, widzowie! Oś tu jest! Dobra, Simon, gotowy jesteś? Wsiadam! Wsiadaj! Ej, Simon, dobra, uciekliśmy im! Dzięki, O to nie! To za nas! To jest największy pościg policji, jaki widziałem! O nie! Dobra, uciekamy, na spokojnie, za chwilę wyjedziemy im, Simon, trzeba szybciej przyspieszyć. Brawo! Jedziemy, wow! Dobra, Simon, jedziemy! Wow! Chyba nie umiem prowadzić. Nie no, Fajrout, koni już tu są! O nie, już po mnie. Gruba beta tu jest, o nie! Hej, Fajroutiku, idziesz z nami do celi. O nie. Widzowie, jesteśmy zamknięci w kiciu. Simon, one powiedziały, że chcą nam coś zrobić, wiesz? O, przyszła pora na was, bierzemy pierwszego Simona. Ej, zostawcie Simona. Ej, pomocy, Fajruciku, proszę. Co one mu robią? Simon? Ej, widzowie, widzę go tam. Co one mu zrobiły? Nie! Simon! Fajrucku, to był straszny dzień, sam proszę! Pokaż się, Simon, co one się zrobiły? Czy one się zmieniły? O my god! Ale uwaga, tylko nie śmiej się, proszę! O nie, Simon, jesteś cały w całusach, bro! Widzowie, jak ja tam trafię, to już po mnie. Okej, jeszcze raz, chodź, Simonek! Nie, tylko nie kolejny raz, już tego nie przeżyję! Simon, jestem ciekaw, co one mu zrobią! Ej, wiesz co, Fajrucku, sobie nie było tak źle! Nowe koleżanki poznałam, tak dalej! Simon, Kowa, nie, oni się zmienili! Nie, widzowie, tego jest za wiele, ja muszę kogoś tutaj uciec. Dobra, pierwsza ucieczka. Trzeba wyjść tędy. Pararam! Bam, o nie, gonią mnie! Wracaj go! O, biorę piłkę, pyk! I teraz wchodzę gliczem na górę! Bang, bang, bang! Dawaj, no! Jej! Udało mi się! Losers! Na. Wracaj to! O nie, biorą mnie! Co tu się dzieje? One wszystkie zaraz wyjdą na mnie! Alarm, zgłosić wsparcie! Dobra, stop! Zostanę, już, proszę! Idziesz do celi, a dzisiaj zostaniesz wycałowany! Nie! A, nie bierzcie mnie tu! O, kopnęli mnie! Gdzie ja siedzę? Czy to jest jakaś dziwna ławeczka? Czemu tu jest 50 policjantek? Rosik, zasłużyłeś na to, teraz cię wycałujemy jak Simona! Nie umrzesz! Zaraz, czekajcie. Dajcie mi powiedzieć jedną rzecz. Dziewczyny, błagam! Zostawcie mnie, bo jest dziwnie. Nawet nie chciałem tu być. I teraz żałuję, że wziąłem pracę w policji. Bo teraz jestem więźniem i jest niefajnie. Ale pięknie śpiewasz, ale i tak cię pocałujemy. Dziewczyny na niego! A nie, proszę nie! Ich jest za wiele. Duszę się. Dobra, wychodzę. Nie widzą mnie. Yeah, let's go. Dobra, i teraz, o nie, utknąłem. Wsiadamy do auta i jedziemy, wow. Ej, on nam zwiał, gonić go, wszystkie naraz. O nie, dobra, widzowie, trzeba uciekać. Jest pościg policyjny. One jadą w złą stronę. Jakie nubki, dobra, idziemy tędy. Pyk, i mam teraz pewien plan. Jak pokonać je na zawsze? Już nigdy ich nie będzie. Okej, widzowie, patrzcie, tam jest bank dziewczyn, co nie? I w sejfie ich jest Jerry i Simonek. Fajrucik, pomóż nam, proszę. Właśnie, trzeba uratować moich ziomków. Nam. O, dobra, koniec. Lecimy. O nie, tu wspomnij. Uwaga, po. Aha, łatwo, teraz resztę, uwaga, teraz ją. Po! Wbijam tam. Wow, leżeć.
Raz, dwa, idziesz do więzienia, Fajrutowa. I tak, ja jestem dziewczyną. O, dobra, idę do więzienia. Do celi, tylko dla dziewczyn. O, tak, ja przecież jestem dziewczyną, to po co mi mówisz, że to tylko dla dziewczyn? Wcale nie udaję dziewczyny. Tak, o, to tutaj? Tak. O, cześć dziewczyny, też jestem dziewczyną. A, Nowa, co ty tu robisz? Ja jestem Nowa, tak? O, co to jest? No, mów do mnie. Ja jestem Bermuda. I ci przywalę. Nie, proszę, zostaw mnie. Nie jestem dziewczyną jak wy, wcale nie bijcie mnie. Siedź w kącie, bo jesteś Nowa. No dobra, Jezu, okropne to więzienie, nawet gorsze niż chłopaków. Ogólnie to ja nie jestem dziewczyną. Ej, dziewczyny, wy też nienawidzicie chłopaków, jakbym takiego spotkała, to bym go... nie powiem co. Właśnie, ja też. Jezu, nie mogę się pokazać. Dziewczyny, wychodzimy na dwór, ty bieganie. O, w końcu mogę stąd pójść, a w końcu bolą kolana. Dobra dziewczyny, ja was zamykam i róbcie co chcecie, nawet możecie się bić, mnie to nie obchodzi. Nie, proszę otwórz, nie, oh my god, one rzucają, co się dzieje, nie, bombę, kto miał tą bombę? Nie, muszę to, o, tu jest wyjście, zobaczcie, takie, jakbym była chudsza. Ja nie wiem, jak ja mam się tu bawić, co one robią, one biegają, rzucają, bo to jest motor, czemu to, o, ona ma siekierę, pani policjantko, pomocy, no nie, pani policjantka nie widzi. Dobra, to ja się może rzucę kajdankami, no nie mogę rzucić, o Jezu, ja może posiedzę tutaj jak normalny człowiek. O Jezu, czemu się potknąłem? Makijaż mi się zmył przez upadek? To nie tak jak myślicie, dziewczyny. To jest chłopak? Proszę nie mówcie nikomu, proszę. To jest chłopak? To ja go zajmuję, ja chcę z nim być. Co? Nie, ja go zajmuję. Spokojnie, nie walcie o mnie. Ważne, żebyście nie mówiły nikomu stamtąd. A masz. Przestań, to, że jesteś silniejszy, nic nie znaczy. O, teraz Fajrut będzie mój. Nie, ja wolę nie. Hop, i tu się ukryje cyk. Dobra, tu mnie nie znajdą, o nie. Wyczułam go chyba tutaj, wiecie? Nie wiem, gdzie on jest. Fajrut, nie kryj się, my nic ci nie chcemy zrobić. Proszę nie. Teraz tu go nie ma, idziemy szukać dalej, no. A teraz mam okazję, żeby pójść tutaj, okej, i wziąć pistolet, bo ja tam nie wytrzymam. Ja naprawdę nie będę w tej samej celi siedzieć, będę mieć pistolet przynajmniej. Proszę pani, czy ja mogę zmienić celę, bo ja już się tam nie nadaję. Ty jesteś chłopakiem? Dobra, nie mam pytań, zmieniaj. Jest, dzięki! Prywatna cela. O, Fajrut do nas przychodzi. Haha, nie tym razem, idę do swojej celi. Co? Możesz być z nami, myślałam, że tu przyjdziesz, wchodź tu. Nie, to jest moja, ale nubki. W sumie nie powinienem ich wkurzać. Przepraszam. O, ja mam własną cenę, ale epi... Ej, trochę tu śmierdzi. No dobra, w sumie to lepiej niż śmierdzić niż z nimi. O, jest, fuj, ale tu śmierdzi, co to jest? Mimo tego wszystkiego, naprawdę fajnie tutaj jest w tej celi. Tylko coś tam... O nie. Nie, jak ty tu przeszłaś? Fajrut, cześć, dawno się nie widzieliśmy. Nie w tym miejscu. Dlaczego? Nie, zostaw mnie, proszę. Bądźmy razem, ja nie chcę, żeby ta mięśniara nam przeszkodziła. Mam pistolet, nie ruszaj się. Chowasz się albo strzelam. A masz! Ale to na szczęście nie jest prawdziwy. Mam nadzieję. A, kolejna! Fajruciku, chodź tu. A masz. Mam nadzieję, że to były usypiające kule. Fajrut, jestem śpiąca. O, dobrze, że to były usypiające. Co ja mam teraz zrobić? One wszystkie tu śpią, no. Dobra, może... Nie wiem, jest teraz mi ich żal. Jak ja mam... Pani policjantko, przepraszam. Tak, Fajrucie? Co się tutaj? Może chcesz spać na razie w gabinecie? Tak, ja poproszę, tak, bo one mnie prześladują. Ach, tutaj jest bardzo przyjemnie. To jak tam Fajrutowa? Wszystko dobrze? Mówisz o Fajrucie? Nie, o Fajrutowej, on już nie jest chłopakiem, tylko dziewczyną. Nie, on się zmienił znowu w chłopaka, nie widziałaś? Co? Co? Tu pani nie wiedziała, przepraszam, że nie powiedziałam. Chcesz znęcać nad nim i robić najgorsze rzeczy, dopóki nie zmieni się z powrotem w dziewczynę. Czemu to nie działa na niego? Dobra, ja idę.
O Jezu, nie wiem, czy dam radę, ale spróbuję. Witam dziewczyny i fajrocie. Czemu tak niemiło? Proszę pani, no. Dobra, teraz daję wam jedzenie, proszę. Że to jest dla was, proszę dziewczyny. No, nigdy nie dostaliśmy takiego pysznego jedzenia. Właśnie, bardzo pyszne, dziękuję. A ja? Ty masz kulę mięsną. O nie, ohydna, to smakuje jak nieprzyrobione mięso. Haha, masz głupie kule mięsne. Ale dlaczego tak? Ta pani była miła przed chwilą dla mnie, no. Ej, to jest nie fair. Czy ja słyszałam nie fair? Tak, ode mnie, bo to jest nie fair, że ona dostała takie fajne rzeczy, a ja nie. Moja chmurka jest głodna. O, będziesz mi pyskować? Uduszę cię! Pomocy! Dobra, przebiorę cię, nie będę cię dusić. Aaa, co to jest za ubranie? Nie, proszę, już wolę duszenie, może mi pani dusić, proszę. Hahaha, nie ma. Nie, nie patrzcie się na mnie. Hahaha, beka z niego. Nie. O, no i super, wygląda jak nie wiem co. Duża Bertrama, pomożesz mi uciec z tego więzienia, proszę. Ale obiecasz, że jak wyjdę, to będziesz ze mną? Nie, ale obiecam, że jak wyjdziesz, to dam ci pogłaskać chmurkę. Dobra. Duża Beta, wystarczy, że mnie weźmiesz w ręce i wyrzucisz, dobra? Radę? No pewnie. Skakuj. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, ha! No, dzięki Bertruda, dzięki! Na pewno po ciebie wrócę, możesz pogłaskać chmurkę nawet teraz. Dzięki, fajny road. Wrócę ci na pewno po ciebie. A, uciekam stąd, jest, udało się! A, muszę zmienić najpierw ten strój. Dobra, jestem pod dołem psychofanki, czas to zakończyć, lecę po nią. Gdzie ona jest, tutaj? Nie, dobra, tu jej nie ma. O, jest, śpi tutaj, dobra, okej. Okay. Teraz ją tylko robię w kajdany, cyk, hej psychofanko! Co jest? To Fajrod jak? Podziękuj Bertrudzie, dobra, na dół. Tędy, żeby mnie żadna dziewczyna nie zobaczyła. Okej, okay, tędy, hop. Proszę, wypuść mnie, będziemy razem Fajrod. O, to tym bardziej cię nie wypuszczę. Dobra, raz, dwa, przywiązuję do krzesła. No i teraz, gadaj jak mam wszystkich odmienić w chłopaków z powrotem, he? Puszczaj mnie Fajrod, puszczaj, wyjdę się stąd. Spokój, naprawdę, mam pistolet. Jezu, o Jezu, ona jest jakaś nienormalna. Ona się wyrywa, ej, stoj. A, nie mogę trafić. Ziemia. Dlaczego ty zawsze mnie łapiesz, a ja jestem noobkiem i nie umiem ci strzelić, no. Dobra, zaakuj mnie w kajdan. Więcej ochrony do jednego chłopaka, który jest noobkiem, naprawdę. No, będzie jeszcze kolejne. Idziesz ze mną na ślub, ożenimy się. Nie, o nie, znowu. Dobra, idę na ślub, tak, idę na ślub. Aaa, nara, lamuski. Uwaga, pow. I ja, jak lecę, dobra. Easy ucieczka, a, dobra, udało mi się. O, było naprawdę proste, ale teraz trzeba uciekać. Dobra, to się już nagrywa? Okej, Fajrod, chciałabym ci coś powiedzieć. Mamy razem dziecko. Fajrod mi zostawił. Wszyscy, którzy oglądacie ten program, wiedzcie, że to małe dziecko zostało pozostawione przez własnego tatę. Czyli Fajrota. Jeżeli go spotkacie, to go pobijcie i przyprowadźcie go tutaj. Tak, wcale to nie jest atrapa dziecko. To prawdziwe dziecko, on naprawdę je zostawił. Zobaczcie, nawet płacze. Co ja właśnie? Nie, ona próbuje przekabacić ludzi na jej stronę, że niby pozostawiłem dziecko. To jest jakaś atrapa, nie, co jest? Co ona jest jakaś podstępna? Dobra, przynajmniej te dziewczyny nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. To mogę siedzieć całe dnie w domu, co nie? No nie, wykrakałem. A, gdzie on jest? O nie. O nie, włamała mi się do domu. Co jest? Ona poszła po mnie. Gdzie on jest? Chcę nagrodę. Dobra, na spokojnie. Ja ją złapię i wtedy ona nic nie zrobi. Podejdę tutaj. O! Ej, ty! A, no nie, ona ma pistolet! Ziemia, jest! W końcu cię dopadłam. A, jesteś złapany. Nie, najgorzej na świecie, nie. Znowu, kolejny raz. Wypuść mnie, to nie moje dziecko, nawet to ona wykłamała. Mnie to nie obchodzi, jest za ciebie nagroda. O nie, jestem jeszcze w trumnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czemu w tym miejscu? Czemu jesteś przy koście? Fajrał, teraz się nie wymigasz. Mamy pistolety na ciebie nakierowane. Nie, czy to jest ślub? Nie, proszę, tylko nie to, błagam. A, super. Czyli to już jest koniec. Czyli już jest ślub. Dobrze, pocałujcie się i będziecie mężem i żoną. Nie. Uczniowie, prosimy was o przywitanie nowej uczennicy, Merlo Merlin Marlen. Wow, Merlin Marlen, ja ją znam. Ej, to jest ta sławna piosenkarka youtuberka. Ej, mogę zdjęcie? Czemu ona jest w waszej szkole? Jestem w waszej szkole, bo chcę się tu uczyć. Prosimy bardzo, nauczę panią oczywiście, tylko o najpierw zdjęcie poproszę. O ja, nie wierzę, że ona jest w naszej klasie. O, trochę przypakuję, żebym się jej spodobał. Merlin, mam pytanie, mogę z tą zdjęcie? Nie możesz, ja nie chcę, ja chcę coś do jedzenia. Właśnie, ja też chcę coś do
jedzenia. Proszę pani, co dostanę na jedzenia? Dzieci, dzisiaj papka z papką. Nie, o nie, papka z papką. Już wolę jedzenie ze szczura. Dobrze, że ja mam jedzenie swoje. Ile jedzenia? Nikomu nic nie dam, bo jestem sławna. Ja, Marlin ma takie fajne rzeczy. Dobra, to ja poproszę tą papkę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O fuj, to jest kula mięsna. Ej, ty, chłopcze, jak ty miesz siedzieć przy moim stołku? To nie jest twój stołek. W sumie to spoko, możesz tu siedzieć, lubię cię. Sorry, że przerywam w takim momencie, ale zostaw łapkę w górę i suba, bo brakuje naprawdę niewiele nam wszystkim do miliona subskrypcji. O, kulka miażdżąca Among Usy. Zapraszam was na fireout.pl po kozackie rzeczy szkolne, a jeżeli nie rzeczy szkolne, to na przykład koszulki, bluzy. Serio, opłaca się, nawet Panda Junior tam jest. W sumie to spoko, możesz tu siedzieć, lubię cię. Yo! No tak, ale reszta nie, bo inaczej mój ochroniarz przyjdzie. Halo, halo, witam moich TikTokersów. Zobaczcie, to jest biedne dziecko, któremu teraz dam jedzenie. Co? O mnie mówisz? Tak, tak, patrz, jedz to. Serio, mogę to... ale pyszne! O, dziękuję ci! Właśnie nakarmiłam bezdomnego człowieka. O, no tak, w sumie jestem bezdomny. W sumie to mi się nawet podobasz. Chcesz ze mną iść na zakupy? Tak, pewnie, mogę. Witajcie widzowie, jesteśmy właśnie w bardzo drogim sklepie i kupię teraz bezdomnemu rzeczy. Mi? Ja, ale jest fajnie być, naprawdę, taką koleżankę mieć. Dobra, weź co chcesz. O, dobra, dobra, to sobie wezmę. O, ale fajne rzeczy. Koleżanko, naprawdę, thank you. Prawdę, wyglądam dosyć stylowo. No, dobrze, wszystko się nagrało. Miliony lajków na razie. Droga klasy, się Marlin, wasza uczennica ma urodzin, dlatego co jej jest, urodziny. Ale jej kupiłem fajny prezent. Kulę mięsną i wiadro. No dobra, ja ci przyniosłam torbę. A, to nawet nie jest markowe, to nie jest Gucci. Idź stąd, idź, już. Ja ci przyniosłem kartę do Flipika na 20 zł. 20 zł, ja tego nie chcę nawet. Idź stąd, idź, no. A ja ci przyniosłem gitarę. O, nawet fajne, ale no dobra, dzięki. Uja, ona odrzuciła takie fajne prezenty, mam nadzieję, że ode mnie przyjmie. Uja, ona odrzuca burgera. Nie chcę, iść, no. Kanterki, idź stąd, co ty do mnie? No, a ty jakieś kwiaty, spadła. Oj, fajrocik, co mi przyniosłeś? Ja przyniosłem wiadro i kulę mięsną. Ale do czego to? To jest do tego, żeby patrz, rzucać do kulę mięsną do wiadra, tak się nauczyłem u szczura. Simon, fajny prezent? Naprawdę tutaj, przecież ona cię pobije chyba. Nie pobije mnie chyba. Fajro, to było przepiękne, dziękuję ci, najlepszy prezent. O, kocham cię, Fajro, naprawdę. Jo, udało się, Czemu mam różowy plecak? Dobra, wziąłem najpyszniejszego hot doga, jaki i był. Ale cię schrupię, naprawdę. Nie jedz mnie, proszę. Czy to mówi? Dobra, nie, zjem to i tak, nie patrz na to. Merlin, co to jest? Tak, to jest piesek, Fajro, chcesz dołożyć do ekipy? Co? Do ekipy? Jakiej ekipy? Simon jest w niej i poczciwy mózg. Poczciwy mózg? Gdzie jest poczciwy mózg? O, siema poczciwy mózg. Dobra, to ja to zaczynam nagrywać. Dzisiaj przyjęliśmy do ekipy bezdomnego. Witamy. Dzień dobry, jakiego bezdomnego? No bezdomnego, czekaj, będzie dużo lajków. Zostawcie lajka, jeśli chcecie $1 dla bezdomnego. Dobra, nasza limuzyna podjeżdża. Czemu ten hotdog w ogóle mówi? Dobra, wyrzućcie go do śmieci, nie wiem co to jest. O, limuzyna, o ja. Dobra, podwożę was na koncert, jesteście gotowi? Co, jaki koncert będziemy śpiewać, Simon? No oczywiście, że to jest nasz trójkoncert. Stresuje się, tyle osób przyszło na nasz koncert. Co, my będziemy tu śpiewać? Dobra, wszyscy gotowi? Będziemy milionerami z tego koncertu, lecimy! O ja, dobra. 3, 2, 1. Ej, kiedyś mieliśmy dużo siana. Ej, teraz mamy mało siana. Ej, Simon, czy coś czujesz? To nie jest przypadkiem twoja czas na rapy? Kiedyś my wszyscy zbieraliśmy siano. Dzisiaj mam bardzo dużo siana. Nie takiego, jakim myślicie, tylko w kanapce. Oooo! Do mnie robię skok! Wow, yeah! Dobra, nie wiem dlaczego, ale Merlin kazała mi tu postać. I po prostu postać, co ona tam robi? Widzowie, za chwilę powiem mu, że on jest moim wybrankiem i będziemy razem do końca życia. Halo, przepraszam, nie mogę wytrzymać obietnicy. Halo, miałeś nie wychodzić, to zepsujesz tam odcinek. Dobra, widzowie, powiem mu to teraz. Będziemy mężem i żoną. Co? Jak to mężem i żoną? Nie, ja się nawet nie znam. Ale, gościu, to dla wyświetleń. Nie, ale nie wszystko się robi dla wyświetleń. Filmiki nagrywa się tylko dla widzów. Ale cicho bądź, idziemy, szybko. Co? Czemu idziemy? Nie, proszę, co się tu dzieje? Czemu tu jest... Simon, czemu ty jesteś księdzem?
Wiesz co, to tylko do TikToka, Fireout, ale dobra, przychodźmy, czy zostaniesz mężem i żoną Warley, Wany, coś tam? Co? Tak, zostanę! Dobrze, Fireout, a więc teraz, czy ty chcesz się pocałować? Nie, ja nie chcę! Nie masz wyboru, całuj się! Nie, nie, proszę! No weź szybciej, dobra, podchodzimy do siebie. Nie, ja nie wiem, czy chcę, ja nie, nie wiem, czy chcę. No chodź! Nie, 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 mężem i żoną. Co to miał być? Dobra, rób cięcie. Haha, jesteśmy mężem i żoną, dla wyświetleń. Nie było, miało sensu. Co się stało z nią przez tą sławę? Dobra, Fire, teraz masz się napakować, bo musimy fajne zdjęcia zrobić z wakacji. Nie, ale ja nigdy nie pakowałem w życiu, no. Pakuj. Aaa, moje ręce, one mi się niszczą. To jest rośnięcie mięśni, gościu. Aaa, aha. Dobra, jeszcze raz. O, 300 kilo. Oja, to jest niemożliwe. O, dziecko, 300 kilo. Co jest z moim ciałem? What? Marilyn Monroe, czemu ja tak wyglądam? Ja, ale fajnie wyglądasz. O ja, ale jestem pokerem teraz, ej. Ej ty, złaś mi z ławki. A masz. Dobra, Fireout, teraz trzeba zgarnąć followersy. Idziemy ukraść bank. Co? Jak to ukraść bank? Co ty chcesz? No, chcę złamać prawo, żeby dostać dużo lajków. Czekaj, nagram to. Ty idź rabować. No nie, ja nie będę rabować dla jakichś lajków, no. To jest bez sensu. Dobra, to sama to zrobię. Nie. Jezu, my rabujemy bank dla lajków. Kto to w ogóle nagrywa? Co z kamer będziesz wzięła nagranie? Dobra, Fireout, wybuż to. Yes! Udało się, bierzemy kasę, Fireout. O nie, co ty robisz, psychofaneczko? Halo, policja, zatrzymać się. Nie, jeszcze nas złapali, psychofanka. No co, przynajmniej będzie dużo lajków. Widzisz, co narobiłaś, jesteśmy w więzieniu. Ty robisz jakieś dziwne rzeczy tylko dla wyświetleń, no. Fireout, zobacz, jakie wyświetlenia będziemy robić. Nagramy tutaj live'a. Nie rób tu live'a. O, siemka, o, znaczy nie rób tu live'a, no. Dobra, chodź wtedy, uciekniemy z więzienia. O, jak fajnie. Dobra, nie nagrywaj tego wszystkiego, hop. Patrzcie, uciekamy teraz z więzienia. Nagrywaj tego, no. Fireout, jesteśmy wolni, jesteśmy mega sławni. Wiesz, ile to nam dało lajków? Mnie to nie obchodzi, wiesz co? Ja w ogóle z tobą nie chcę być w ekipie, nie chcę być z tobą w ogóle. Jak to? Nie, proszę, nie. Bracio! A co się dzieje? Czemu to jest psychofanka? Dostaw mojego Fireouta, ja jestem z nim. Ale jak to? Co, one mają takie same głosy, co tu się dzieje? Czy one walczą ze sobą? Co jest? Dwie na jedno. A co tu się odwala? Jezu, jeszcze ten piesek atakuje. Co tu się odwala? Dobra, wiecie co? Ja w tym czasie mogę uciec, jak one się biją. Dobra, robię pewien trik. Jak uciec z bitwy psychofanki versus bogatej, słabnej dziewczyny? O, uwaga, uwaga! Boom! I wyleciałem poza kosmos. Także co, ja przeżyłem. O nie. A Fajrociku, ciebie zamienię w miłośnika. Zakochasz się we mnie. Nie, to najgorsze co może być, proszę przestań. Bądźmy razem do końca życia. To do tej szkoły będzie szedł Fireout. I tu jest jego dyrektorka. Okej, przepraszam. Dzień dobry, jutro jest start szkoły, proszę pani. Czemu pani tu weszła? Bo ja zajmuję pani miejsce. Dobrze, więc to już ostatnia pani szansa. Oddaję pani swoje miejsce. Nie. Nowy na zakupy do szkoły. O, ja kupię lody, to jest pewne, z kim on nagrał tę perełkę. Co nam się nie przyda? Weźmiemy sobie to na pewno, trzeba wsiąść to. No wszystko, bierz, Simon, przecież to jest szkoła. To linijka do rysowania. A, właśnie, linijka. A mam, zjemy ją teraz na miejscu. O, może mleko wezmę do szkoły, Simon, co ty sądzisz, dobre? Ej, a! Simon? Halo? Simon? Ty, gdzie jestem? Simon, słyszysz mnie? Halo! Gdzie ja jestem, Simon, pomocy? Gdzie ja wpadłem? Jezu, to zwiastuje bardzo dobry rok szkolny na pewno, takie wpadnięcie. Nie, co to jest za miejsce? Czemu ja tu wpadłem? Nie! Simon, pomocy! Wypuść mnie stąd! Simon, cześć, że to jest nasz pierwszy dzień w szkole. Czy nas polubią, pochwalimy się. Ziomek, słyszałeś o tym, że ja jestem TikTokerem? Słyszałeś? Czym ty się chwalisz, człowieku? Czym ty się chwalisz? Niczym. Czemu ich jest dwóch? Backflipa na nim robimy! A, pomocy! Oni mnie kopią! Dlaczego? Za co? Pomocy! Nie! Ej, ty, ten kujon to twój kolega? Tak, i nie mów na niego kujon, to Simonek. Aha, mam go! Ej, czemu on mnie gdzieś zabrał, pomocy? Gdzie ty go bierzesz, człowieku? Halo! Ej, no zostawcie go! No
no nie bulujcie go. Ej, czemu tu, ej, czemu oni idą do łazienki? Co się, co oni będą tam robić? Haha, nie kąpałeś się chyba od miesiąca, a będzie pukanko. Haha, ale cię pukamy nieźle. Simon, nie, nie, zostawcie go. W sumie to śmieszę trochę, ale... Nie, Simon, zostawcie go, naprawdę! Oj, ja bym się bał, bo tutaj 5 minut temu była pani nauczycielka Gertruda. Dobra, ja stąd może lepiej pójdę. Sorry, że mnie to śmieszy, ale Simon, nie, spokojnie. Nie martw się, następnym razem cię obronię, bo wyjmę kilo z mojego plecaka. W sumie to nie mam na czym. No nie, jeszcze wszystkie ławki zajęte, no. Okej, witam was, dzieci. Ja jestem waszą nową dyrektorką. I ty, Simon, ona jest trochę znajoma, nie wydaje ci się? Ej, no właśnie. Widziałam, co się działo na przerwie i poproszę tutaj Albercika. Proszę pani, ale co się działo? Ja nic nie zrobiłem. Albercik! Nie, proszę pani, a co to ma być? Przecież tak nie robi pani dyrektorka. Dobra, teraz wypadł z klasy, koniec żartów. Zabieram się do więzienia szkolnego, już nie wracasz. Ale jak to, proszę pani, tak nie wolno. Mi wszystko wolno, bo nie jestem dyrektorką, ale tego nikt nie wie. Nic nie słyszałeś, nara. Oj, Simon, zwolniło się miejsce, ale kozak. Ej, schodź, to pani nauczycielka mi pomogła bardziej niż ty. Mi właśnie, ona mi powiedziała. Szczerze, Simon, to w sumie mimo, że te bulerzy byli bardzo źli, zasługiwali na taką złą karę aż. No ta dyrektorka troszkę dziwna, jest jakby taki potwór. No właśnie wiem, ja nie wiem, jakby to nie była dyrektorka. Hehe, dobrze, że jeszcze nie wiedzą, czego kocham. A starsz szkoły, miła wieś, robimy sprawdzianik. Ej, ale my nic jeszcze nie uczyliśmy, proszę pani, no. Simon, ja nic nie rozumiem, co ja mam tu wpisać w ogóle, no. No to miało być strasznie łatwe, to jest jakieś dla, nie wiem kogo, dla mega mądrych, no. Ahaha, to jest test dla 10 klas do przodu, znaczy co? Fire Road. Skąd pani zna moje imię? Znaczy uczniu numer 1. Podpowiem, psychofanka jest najlepsza, tutaj kocham psychofankę napisz, tak? A tutaj podpisuję się pod ślubem psychofanki Fire Road. O? Co? Znaczy tutaj jest A, tu B, tu C. O, dobra, dziękuję proszę pani, dziękuję. A, no ale to nie fair, że pani podpowiada na mnie. Cicho, bro. O, trochę dziwne, Simon. Nie, no Fire Road dostanę jedynkę. Oddajemy karteczki. Proszę ocenić, proszę pani. Świetne, Fire Road, dostajesz 6. Szóstkę, dziękuję, yo! Ale fajnie. Ja co stoję, proszę pani, napisałam tam odpowiedzi losowo. Stajesz jedynkę, bo tak. Co? Ale jak to? To jest łamanie praw ucznia, pani mi pomogła. Nie boisz mi pyskować. Idziesz do więzienia szkolnego. Jakie więzienie szkolne? Halo, ja się na to nie umawiałam. No i do więzienia szkolnego. Proszę pani, tak nie wolno. O, ja tu siedzę już 3 dni, nie wiem co się dzieje, ta pani jest jakaś dziwna. Dzieci, ja jestem pani Gertruda, chodźcie na obiad. O, obiad, Simon, ja nie mam żadnych dolarów, nie mam nic. Ja też nie, ale chcę coś zjeść, bo ostatnio... Proszę, prosimy, darmowy obiad, no. Macie ziemniaki w worku. Co? Ziemniaki w worku jeszcze nie obrane. Simon, ja nie będę jadł surowych ziemniaków, tego się nie da. Daj mi, to będzie już lepsze. No masz, surowe ziemniaki. Proszę pani, ale jak to surowe ziemniaki wszyscy? Nie, tylko Fire Road może co chce. Co? Dlaczego ja? Fire Road, wybierz sobie co chcesz, masz tu pizzę, kolkę. O ja, dziękuję pani nauczycielko, dyrektorko, ale... Wiem, dobra, o, mam pyszne. Jezu, ej, chłopacy, zobaczcie jaką mam pyszną pizzę. Ja jem ziemniaki, ohydne. Simon, jak tam ci smakuje? A mam. Też mi ziemniaki, ohydne. Raz, dwa, wszyscy złazić ze stołu Fire Roada. To jest mój i Fire Roadcika tylko stół. Ja nie chcę stołu z dyrektorką. Fire Roadciku, to nasza kolacja przyświeca. Ale co? Nieważne, zjedz, proszę. O, dobra, pyszne. O, coraz dziwniejsza ta dyrektorka, chociaż pyszne rzeczy. Simon, dzisiaj był najlepszy dzień w szkole, dostałem najlepsze jedzenie. Halo. Uwaga, chciałabym ogłosić, że Fire Road, mój kochany bubciubek, ma przyjść do mnie do sali. Simon. Kto? Jaki? Ej, o ciebie chodzi, ty masz iść. Nie śmiej się, ej! Nie, czemu się śmiejecie? Powiedz, kim jesteś, dziubciubek, tak? Nie, nie jestem dziubciubek, no. Czego pani chce? Co pani mnie tak woła? Fire Road, ja cię kocham, to ja. Co? Czekaj, czemu pani tak powiedziała? Pani jest dyrektorką. Ja nie jestem dyrektorką. Ja jestem psychofanką! Nie pamiętasz mnie? O nie. Idziemy na zawsze razem. Nie, proszę. No zostaw mnie, weź, zostaw. Chodź, Fajerowciku. Nie. Skoro ty nie chcesz, to ja zniszczę Simonika, a potem ciebie. Nie, zostaw mnie po prostu. Nie mam prysznica w domu, muszę się umyć jakoś. Ale lubię w ten sposób. Mój ulubiony sposób na kąpanie się. O, lepiej niż w domu. No to tu jest ulubiony kolega Fajerowta. Mam coś na niego. Przepraszam, czy tam ktoś jest? Tak, przepraszam. Nie, to nie obchodzi!
Siema, siema, siema! Simoniku, Simoniku! Nie, proszę, dlaczego się tylko myłem? Nie będę już! Więzienie dla moich dzieci szkolnych. Wyruszam w dal i dzisiaj do szkoły. Dlaczego nie ma nikogo innego w ławkach? Fireout, jesteśmy sami na sam. Reszta trafiła do więzienia szkolnego, a ty możesz mi pocałować. Zostaw mnie, gdzie Simon? Mów! Nie, zostaw mnie, halo, co ty robisz? Fireout, wracaj tu! Nie, pomocy, halo, Simon, gdzie ty jesteś? Uwaga, biegnę i teraz jej uciekam, jest! Uciekłem jej chyba, o? Gdzie jesteś, Fireout, gdzie? Dobra, więzienie szkolne powinno być gdzieś w tym momencie. Ciekawe, dlaczego to jest na policji. Simon, ty jesteś tutaj? Fire Bobek? Proszę pomóż mi, ja tam nie myłam w tym kiblu. Jezu, to jest okropnie, wiem, ona jest jakaś dziwna. Wiesz, kto to był? Psychofanka! Co ty ci gadaj? Dobra, spadamy stąd, Simon. Wychodźcie, wszystkie dzieci, które zamknęła. Biegniemy. No i przynajmniej jesteśmy wolni. O tak, Simon, chodź do mojego domu. Zobaczcie na wizji, jak my się kochamy, naprawdę, to Fireout prawdziwy. O nie, Fireout wyjął na mnie pistolet, dlaczego to robisz? Przecież myślałem, że jesteśmy parą. A, on mnie strzela, wcale nie fejkowymi kulami. Fireout jest okropny. Łapcie go, jeżeli go spotkacie na ulicy. Naprawdę, zobaczcie, na wizji mi zastrzelił. Weźcie go, złapcie go, gdzieś spotkacie, on jest niebezpieczny. Właśnie, to ja Fireout i nikt mnie nie powstrzyma na ulicy, nie szukajcie. Bo nikt mnie nie powstrzyma. Simon! Widziałeś to? Wiesz co, to chyba o tobie było. Właśnie wiem, to jest podróba, przecież to widać było. Halo, jak tak można, no? Przecież to... Nie mówiłeś, Fireout, że występujesz w telewizji. Ja, to nie byłem ja, ona zrobi to, żeby mnie złapali wszyscy na ulicy. Ona to zrobiła w telewizji, którą ogląda każdy w tym mieście. Co, Fireout, nie martw się, chodźmy gdzieś na miasto, musimy stąd wyjść. Właśnie, musimy o tym zapomnieć, chodźmy do jakiejś gry. O, gry wideo. Simon, już o tym zapomniałem, ale jest fajny, odtwarza 3000. Amogus, gram w Amo... Ej, co to za wóz? Ale ma fajny wóz ktoś przed naszym domem. Dzień dobry, przepraszam. Ej, to Fireout, gońcie go! Ej, Simon, nie, z pomocy! Mam cię, Fireouciku, bierzcie Simona, dziewczyny! Aha, Simon! Za co mnie to... Dobrze, Fireout i Simoniku. Jesteście przywiązani. Simon, pomocy. Przecież to nie byłeś ty. Dobrze, mam tutaj dwie strzykaweczki, które zmienią was w potwora i w mojego miłośnika. Fireout, wiesz, które dla ciebie. Proszę, tylko potwora, ja chcę być potworem. Nie, miłośnik, a Simon? Masz, Simonku, będziesz potworem. Dziękuję ci, panie, jestem kotkiem, zjem każdego. No i dobrze, zamieniony w potwora. A Fireouciku, ciebie zamienię w miłośnika, zakochasz się we mnie. Nie, to najgorsze, co może być, proszę, przestań. Kocham cię, psychofanko. Bądźmy razem do końca życia. Możecie się teraz pocałować, ponieważ za chwilę będziecie mężem i żoną. Czy jesteście gotowi na pocałunek? Nie. Tak. Co jeśli ja nie chcę na przykład, he? Nie, możesz nie chcieć, zobacz, kto jest za tobą. O nie. Czyli śmierć albo bycie, no dobra. Sekunda, podchodzę do ciebie powoli. Nie. 10 lat temu. Szkoda, że nie mam Robuxów. Moja mama mi nie daje nic nigdy, bo nie mam mamy tak naprawdę. Mieszkam sam na świetniku, ale w sumie fajnie. Karabkę ze szczurem, pyszna. Ej, ty! Czy ty jesz karabkę ze szczurem? Czy ty w ogóle masz ubrania z Adidasa? Nie, ja mam ubrania ze śmietnika. Co za biedak, ale cię zbuluję. Nie, proszę, tylko nie to. Au, przestańcie, chłopaki, ale czemu mnie bijecie? Idę do kąta. Jeszcze skopa, Ciebie w ogóle nie stać na burgera, gościu, naprawdę. Wlatujesz tutaj. Ej, wy, co wy zrobiliście Fireoutowi? Ej, lepiej odejdź od nas, bo my jesteśmy kozakami, a ty nułowska. Chodźcie ze mną do łazienki, chodźcie. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Za mną, chodźcie za mną, no. Dlaczego niby mamy iść, no co? I teraz! Amasz, uduszę cię, Amasz! A, ty, jaką ona ma siłę? Amacie! Nie, ale ona jest silna, Nikt nie będzie bić mojego Fireoutika. Ej. Kto tam wszedł? Duszę cię, nie wchodź tu, nic nie widziałaś. Pomocy, burczy mi w brzuchu, bo mnie wyrzucili kanapki. Ej,
Fireout, cześć. Cześć? O właśnie, zapomniałem podziękować ci za ratunek. Spoko, już nie żyją, znaczy żyją, tak. Co? Chciałbyś coś zjeść pewnie, bo widziałam, że miałeś kanapkę z szczurem. No, miałem kanapkę ze szczurem. Pani, czy mógłbym coś zjeść za darmo? Nie, za darmo nic tu nie ma. Czy pani, jak to nie ma nic za darmo? No, nie ma. Chcesz ktoś kupić, dziewczynko? Fireouciku, poczekaj tu chwilkę, dobrze? A, dobra, już ci dam, dziewczynko. Co się tam stało? Ej, co ty robisz? Nic, Fireoucie, bierz co chcesz ze stołówki. No dobra. Czemu pani od stołówki leży? Nie mam pytań. Wszystko dla ciebie, ale kiedyś się poślubimy. Ona jest naprawdę dziwna. A, szemasz. Robuxy, proszę. Ej, ogólnie to ta dziewczyna jest jakaś dziwna. Ona tam stoi i mnie podgląda. Zobaczcie, czekajcie, podjedę tu. Zobaczcie, patrzy się na mnie. Ona tak jakby się ukrywa. Jezus, ja się jej boję trochę. Od rana na mnie stoi. Ale dobra, może ktoś mi da. Robuxy, proszę. O, a co to za dziecko? Może dam mu Robuxy? Tak, w końcu będę mieć na kanapkę ze szczurem. Dzieciaczku, proszę, za 3 sekundy ci dam. 3? Nie dostaniesz nic, nie daj nic biedakom, dzieciakom. A, super, no. Zostałem jeszcze oskamowany. Co ona mu mówi? Rozwalam się auta. O, jest, co się stało? Co tu się odwaliło? Ona rozwaliła Lamborghini, Lamborghini. Co jest? Został mojego Fireoucika. Spadam stąd, żeby mnie nie było. Ja tutaj nie byłem, nare. Po całym dniu trzeba się wykąpać. Bąbelki, na. Udało mi się tutaj do tego domu dojść. O, jeszcze muszę wejść na pewną sprawę. Jak dobrze, naprawdę. Coś nie widzę za tym oknem? Czy to jest jakieś... Nie, czy ona... Nie. O nie, czekajcie, czy tu stoi... Psychofanka? Nie, to jest niemożliwe. Ona tam stoi. Mówiłem wam, ona jest dosłownie wszędzie. Dobra, zasłonię rolety to... O, dobra, teraz mnie będzie widzieć. O, jest. O nie, jeszcze się patrzy tu. Dobra, wychodzę stąd, nie mogę się normalnie załatwić. No, dobra, tutaj mnie nie widzi, tu mnie nie widzi. Zamknę drzwi jeszcze, ja nie mogę. Ona tu jest przed moim domem, no. A, dobra, idę spać. Nie ma na szczęście tu psychofanki. Dobra, to jest ten dzień, w którym mogę kupić auto za 1000. Proszę pana, mam 1000 zł. Co kupię za 1000 zł? Najgorszego grata, który jest rozwalony. Tak, o takim marzyłem. O, Fireout, dziwne zbieg okoliczności, że ja też dzisiaj kupuję autko. Nie, to nie jest zbieg okoliczności, ty mnie śledzisz. Nie, wcale nie. Dobra, proszę pana, ja chcę coś za 1000 000 zł, bo mam tyle. No to najlepsze. Proszę, to dla pana. Dziecko takie coś kupuje, okej. Co? Ona ma furę Lambo? Fireout, chodź do mnie, dam ci jeździć. Nie, ja jeżdżę swoim, ja nie chcę z tobą się zadawać, ty mnie śledzisz. Pięknie sobie pójść na basen. Ej, co jest? Ktoś tu się topi. Pomóż mi, pomóż. Dobra, czekaj, wezmę cię. Jest, udało się, dobra. Co jest? O nie, co jest z tobą? Co ja mam robić? Usta. No dobra, nie. O fuj. Dobra, już, jesteś żywa, proszę. O jest, dobra, lepiej stąd uciekaj, bo jest gdzieś taka dziewczyna, która naprawdę nie lubi, o nie. Ty, czemu kazałeś usta zrobić? Bo umierałam, proszę, zostaw mnie. Fireout, czy to była prawda? Tak, to była prawda. Nie, co ty zrobiłaś? Nikt nie będzie stawał na przeszkodzie, nikt. Może we mnie nie celuj, żyjesz, halo? Tak, proszę, zabierz mnie do szpitala. Stary, wiesz, że możemy sobie tu połamać kości? Ale w sumie to będzie ryzyko. A, ja też uwielbiam ryzyko. Skaczesz Fireout pierwszy? Dawaj ty pierwszy, ziomek, dawaj. Jesteś naprawdę moim najlepszym kumplem. Wow, jak skoczył! Kto tam jest? Co tam się dzieje? Nie jesteś najlepszym kumplem, ja jestem najlepszą kumpelą Fireouta. Fireout, ratuj Rekin! O, Rekin tam jest, o nie! Dobra. Ja się boję skoczyć. Uderzyłem mnie. Ziomek, złamałem sobie nogi. Co jest z moim ziomkiem? Zostaw Fireouta, zostaw go! Dobra. Co? To chyba mi się złudzenia robią. Fireout! Ten twój kolega chyba źle skoczył, bo nie widziałam go. Zrobię ci usta. Nie, proszę, nie! Nie, pomocy! Nie, tylko nie, ja żyję! Dobra, idę stąd. Na moich rękach. Fireout, to tak nie może się skończyć. Za dużo ludzi z nas. Trafimy razem do więzienia i tam idziemy na wieki. Nie, co ty gadasz? Nie mogę się ruszać, przestań! Fireout, jedziemy już! Gdzie my jedziemy? Co na planie?
planuje? Co ty robisz? Czemu na komisariat? Halo, policjanci, złapcie mnie, strzelam was! Na 10 lat do więzienia, raz, dwa. Nie w tej samej celi z nią, błagam, proszę. W tej samej celi z nią. Nie! Włazić tam, włazić! O, czemu ty to zrobiłaś? Fajno, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie, proszę, wypuśćcie mnie, nie w tej celi. Och, przynajmniej są inni ludzie. Ej, wy, was tu nie powinno być, chodź tu. I ty też chodź tu. Wypadź stąd, no, idźcie do innej celi. Fajrociku, teraz będziemy razem na wieki wieków. Nie, nie, i mamy jedną toaletę, o nie. Dobra, Fajrout, proszę, to jest twój śpiwór, usiądź. Boję się trochę, i co? Związuję cię, Nie, nie, czekaj, co, nie mogę się ruszyć, pomocy, czemu to zrobiłaś? Zawsze mi uciekałeś, to teraz nie będziesz mógł. Pomocy, policjanci. Co tu się dzieje? Macie kulę mięsną, ja się tym nie interesuję. Nie, proszę, nie, proszę, ale przywiązała tu. Czuję się trochę, jakbym był w pajęczynie, a obok mnie jest pająk. O nie, nie, pająk, nie, ona jest pająkiem. Czemu mnie tak przebrałaś? No już mam dosyć, strażnicy, wypuśćcie je stąd. Mam jakiś metal na rękach, nie, co to jest? Panie policjancie, możemy wyjść na chwilę na boisko? Pewnie, pewnie, idźcie. O, dobra, o, przynajmniej w końcu odpocznę od ciebie. No nie, czemu za mną idziesz? No, bo jesteśmy razem. Dobra, to jest jedyny moment, kiedy mogę uciec. Papara, papa, psychofanka, na. A kurczę, czy tędy przejdę? O! Papa, psychofanko! Ej, ja nie jestem tak, ej no, wypuść mnie, halo! Nubek, i co teraz mi zrobisz? W końcu, na. A co, ona ma siekierę? Spokój się! Fajrout, wróć do mnie. Nigdy do ciebie nie wrócę. 10 lat później. No, ohydne to było. No to co, jesteście mężem i żoną, cieszycie się? Nie, ja się totalnie nie cieszę. Co teraz mamy robić? Ja nie chcę, ja naprawdę już... Fajrout, teraz zamieszkamy razem i będziemy mieć dzieci. Zobacz, wszyscy mi bają brawa. Nie, czemu ty masz cały różowy dom? Taki twój ulubiony kolor, jak chcesz może być zielony. Nie, ja już nie chcę nic, nie. Fajrout, idziemy adoptować dziecko. Co? Nie, zostaw mnie. Fajrout, bo wyjmę pistolet. Dobra, niech ci będzie, idę no. O, dzień dobry dzieci, dzień dobry. Jej, ktoś przy nas adoptować. Fajrout, którego wybieramy? Wszystkie może weźmy, tak, w ogóle. Ja nie chcę żadnego dziecka, do no. Najgorsze dni w moim świecie, no. Ja wezmę resztę, chodźcie. Chodźcie za nami, wszystkich adoptujemy. Mamy 10 dzieci, co to ma być, no? Dobra, idźcie się tu bawić, zostawcie mnie, ja nie będę się z wami bawić. No nie, jeszcze tutaj 10 dzieci, więcej może. Fajrout, te dzieci już mi się znudziły, wypuśćmy je na wolność. Dzieci, wychodźcie, proszę, idźcie wolno. Nie, co pani, co ty robisz, co ty, no gdzie one pobiegły? Nie wiem, po prostu sobie gdzieś poszły. Dobra, jesteś dziwna, naprawdę. Minęło już parę dni, ja nie mogę wytrzymać z nią, ona jest naprawdę dziwna. Ale dostałem pracę w policji i to tylko dlatego, żeby ją złapać na gorącym uczynku. Gdzieś w szpitalu, taki pokazuje mój radar. Ja ją złapię, wrzucę do więzienia i ją tam zamknę na zawsze. Co jest? Chodźcie dzieci, chodźcie, Fajrout. Co ty gadasz, jesteś pozatrzymana. Nie baw się ze mną, tylko weź te dzieci. Nie, ale mówię na serio, jesteś zatrzymana. Przecież... co? Czemu? Dałem pracę w policji, chodź tu w kajdany. Idziesz do więzienia, raz, dwa. Proszę, właź tu, raz, dwa. Dobra, i tu zostajesz. Nie, Fajrout, zemście się. Nie zemścisz się, także neura, o tak, jestem wolny. Proszę jej nie wypuszczać za 10 lat dopiero, dobrze? Dobrze. O Jezu, ja jestem wolny, ale picko, w końcu. Dzięki wielkie za oglądanie, siema wszystkim, udało się. O Jezu, dobrze, że Fajrout nie wie o tym, że mamy dziecko. Pum, pum, pum.